powiatu Niżeńskiego. Witam radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, witam zaproszonych gości, witam kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz naczelników Starostwa Powiatowego w Nisku. Informuję również, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Niżeńskiego. Proszę radnych o zalogowanie się w systemie e-sesja i potwierdzenie swojej obecności. Radny Pliszka, jeszcze jakiś problem, tak? Stwierdzam, że w obradach sesji uczestniczy 18 radnych, wobec czego obrady są prawomocne. Radni otrzymali porządek obrad w 51. sesji Rady Powiatu Niżeńskiego wraz z materiałami na sesję. Czy są uwagi? Bardzo proszę, pan starosta. Raz. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Chciałem zgłosić wniosek o poszerzenie porządku obrad 51. sesji Rady Powiatu poprzez dodanie po punkcie 4 punktu 5, 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu. Punkt 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżeńskiego na rok 2022. Punkt 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. Punkt 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022. Punkt 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. Dotychczasowe punkty porządku obrad od numeru 5 do numeru 9 otrzymują odpowiednio numery od 9 do 13. Przedstawione zmiany wynikają z dynamiki działań, z faktu, iż no, jesteśmy w przededniu końca roku, tak więc też są pewne działania, które mają zamknąć budżet. No i oczywiście z faktu, że te materiały były wysyłane z racji sesji budżetowej z dużo dłuższym okresem czasu, 14 dni. Tak więc nie wszystkie kwestie można było przygotować, bo przyszły one w tym czasie, w którym już te materiały były wysłane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również jako przewodniczący Rady zgłaszam wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie do punktu 8 z rozszerzonego porządku obrad punkt 9 i 10 w brzmieniu. 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania. Punkt 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji skargi wniosków i petycji Rady Powiatu Niżeńskiego. Dotychczasowe punkty rozszerzonego porządku obrad od numeru 9 do numeru 13 otrzymują numery odpowiednio od 11 do 15. Sprawdzimy kworum. Przejdziemy do przegłosowania propozycji zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. Radny Waliłko, tak? Jeszcze.
pokazuje mi się wynik głosowania znowu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżeńskiego jednogłośnie 18 głosami za przyjęła propozycję zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, zanim przejdę do punktu drugiego porządku obrad, przedstawicielka Związków Zawodowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku prosiła o zabranie głosu na sesji z takim akcentem świątecznym, z tego co mi wiadomo. Tak więc bardzo proszę, żeby Pani tutaj nie musiała czekać do spraw różnych. To bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Przede wszystkim Szanowni Państwo, Panie Starosto, wszyscy Radni, chciałam serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie w ciągu całego roku. Różne sprawy były, szpitala i trudne, ale nie zostawiliście nas. Za to duży pokłon. Zdrowych wesołych świąt w imieniu moim Związku Zawodowych, ekipa sprzątająca, pracowników warsztaty. I nowy rok niech przyniesie przede wszystkim motywacji, determinacji. Panie Starosto, mocniejszych programów finansowych. I żeby jakoś to fajnie się kręciło, a w nowym roku niech nam wszystkim jakoś uśmiech na twarzy. Wspierał chyba, bo to jest najważniejsze w naszym życiu. Zawsze będzie mile i pięknie. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję za życzenia, dziękuję za docenienie naszej pracy. Proszę przekazać również wzajemnością pozdrowienia od nas, od Prezydium Rady, od wszystkich radnych. Także proszę i również wszystkiego dobrego w nowym roku. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Jest to przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Powiatu Niżeńskiego. Protokół wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i zamieszczony wraz z materiałami na dzisiejszą sesję w systemie e-sesja. Czy radni mają pytania bądź uwagi do protokołu 50. sesji Rady Powiatu Niżeńskiego? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Jeżeli nie ma takich zgłoszeń, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Jest to uchwalenie budżetu powiatu na rok 2023 i mamy punkt A. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie budżetu powiatu niżeńskiego na 2023 rok. Radni otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie budżetu niżeńskiego na rok 2023. Projekt uchwały przedstawi skarbnik powiatu niżeńskiego pani Maria Bednarz. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawię teraz projekt budżetu powiatu niżeńskiego na rok 2023. Dochody zaplanowaliśmy w wysokości 100 500 000 zł, natomiast wydatki w wysokości 140 milionów 500 000 zł. Budżet jest z planowanym deficytem w wysokości 40 milionów złotych. Na kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 100 milionów 500 tysięcy złotych składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące to kwota 79 milionów 139 tysięcy 295 złotych, natomiast dochody majątkowe to kwota 21 milionów 360 tysięcy 705 złotych. Te dochody majątkowe udało nam się zaplanować na poziomie roku bieżącego. Przy szacowaniu dochodów na rok 2023 uwzględniono informację ministra finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku od osób fizycznych i osób prawnych, informacje wojewody podkarpackiego o planowanych wielkościach dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej. Uwzględniono również zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie budżetu powiatu na rok 2022.
Zaplanowane dochody bieżące na rok 2023 w porównaniu do dochodów roku 2022 mamy ogółem niższe o 1 634 731 zł. Procentowo to jest mniej o 1,6%. To kolejny, drugi rok ze spadkiem dochodów bieżących. Dotyczy on głównie dochodów otrzymanych z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, subwencji oraz dochodów na zadania rządowe. Na skutek wprowadzonych reform podatkowych, różnego rodzaju ulg, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to zmniejszenie dla naszego budżetu w wysokości 566 668 zł. Z tytułu subwencji ogólnej ten bilans zmniejszenia wynosi 117 216 zł. Pozostałe zmniejszenia dotyczą dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota zmniejszenia blisko 20%, 1 946 508 zł. W stosunku do roku bieżącego natomiast wzrosła nam subwencja oświatowa. Ona nam wzrosła o blisko 10%. Kwotowo jest to 2 920 6 402 zł, mimo iż mamy mniej uczniów w naszych szkołach, bo ogółem mamy o 21 uczniów mniej, ta kwota wzrostu jest w zakresie subwencji oświatowej planowana na skutki podwyżek wynagrodzeń o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli, które to wynagrodzenie planowane jest od 1 stycznia 2023 roku. W tej zwiększonej subwencji mamy również skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, które były płacone w roku 2022 od 1 maja. Ten wzrost był na poziomie 4,4%. Mamy tutaj również wzrost wynagrodzeń nauczycieli początkujących, wzrost zatrudnienia specjalistów, terapeutów w naszych szkołach, to jest psychologów, pedagogów. Ta subwencja, którą otrzymaliśmy mimo wzrostu niestety, ale jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich potrzeb z zakresu edukacji. Dochody majątkowe w naszym budżecie, tak jak powiedziałam na wstępie, kwota na poziomie roku bieżącego. W tym mamy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 20 milionów złotych. Z tego są środki na przebudowę dwóch dróg i na przebudowę dwóch budynków. Te dwie drogi, które będą w ramach tych środków dofinansowywane, łącznie są na kwotę 11 969 905 zł. To jest przebudowa drogi ulica Nowa Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku i przebudowa drogi Krzeszów-Łazów. Natomiast przebudowa dwóch budynków jest dofinansowana w wysokości 7 225 000 zł. I to jest przebudowa budynku po byłym areszcie śledczym i przebudowa budynku po byłym liceum ogólnokształcącym na potrzeby oddziału specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rudniku. Te dochody przyjęliśmy już na podstawie otrzymanych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego. W dochodach majątkowych ujęto również środki na podstawie zawartych umów o dofinansowania z różnego rodzaju funduszy. W tym mamy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kwota 1 440 800 zł na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rudniku. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 700 zł na rozbudowę ulicy Tysiąclecia i ulicy Kolejowej w Nisku. To jest dokumentacja projektowa i środki z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. To jest grant, jaki otrzymaliśmy z Unii Europejskiej w wysokości 25 tysięcy złotych na poprawę dostępności, to jest budowę windy w Zespole Szkół w Rudniku. Jeżeli chodzi o pozostałe dochody zaplanowane w naszym budżecie na finansowanie zadań w roku 2023, zostały one ujęte w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, szczegółowo w tabeli numer 1 w naszym projekcie. I strona wydatkowa, wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie 140 milionów 500 tysięcy złotych. Te wydatki w stosunku do roku bieżącego są wyższe o 12,4%.
W tym mamy również podział tych wydatków na wydatki bieżące, te, które są związane z takim utrzymaniem naszych jednostek i z tym bieżącym funkcjonowaniem. 77 274 813 zł i 79 groszy. Na te zadania w porównaniu do roku bieżącego mamy wyższe środki o 8,33%. Wydatki majątkowe natomiast kwota wysoka, ale ona też jest na poziomie roku bieżącego 63 225 185 zł i 21 groszy. Te wydatki majątkowe stanowią w naszym budżecie blisko 45% udziału w wydatkach ogółem. Na realizację projektów z zakresu środków i z udziałem środków Unii Europejskiej przewidziano kwotę 2 060 208 zł i 24 grosze. W tym mamy realizację dwóch projektów miękkich. One dotyczą zadań szkolnych i cztery projekty. Są to projekty inwestycyjne. I może pokrótce, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. One szczegółowo były omawiane na poszczególnych komisjach, ale może kilka zdań. W zakresie wydatków bieżących został zaplanowany wzrost na wynagrodzenia i pochodne. Średnio w poszczególnych planach finansowych ten wzrost jest na poziomie około 15 do 20%. W tym wzroście mamy zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji, która jest w wysokości 10% na następny rok. Mamy również uwzględnione skutki podwyżek wynagrodzeń z roku bieżącego, które były na poziomie minimum 15%. I mamy również uwzględniony wzrost minimalnego wynagrodzenia, który jest na następny rok też planowany na poziomie blisko 18%. Został również zaplanowany wzrost jednostkowych planów finansowych. On na realizację poszczególnych zadań w jednostkach. On jest na poziomie od 5 do 10%. Biorąc pod uwagę obecny wzrost cen, wysoką inflację i zapowiadany wzrost cen energii i gazu, mamy świadomość, że te budżety jednostkowe są na ten moment niedoszacowane. Na pewno w trakcie roku trzeba będzie te budżety uzupełniać z dodatkowych dochodów, ewentualnie przesuwając zaoszczędzone środki w niektórych zadaniach. Zobaczymy, mamy nadzieję, że tych środków tutaj nam wystarczy. W strukturze wydatków ogółem najwyższy udział stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań oświatowych. Wyjątkowo duża kwota zaplanowana na rok 2023, 53 156 tysięcy. 574 zł i 15 groszy. Na następny rok bowiem mamy wysokie wydatki inwestycyjne przewidziane w szkołach, stąd tak wysoka kwota. Ten udział procentowy w naszych wydatkach ogółem to blisko 38% naszych wydatków. W wydatkach bieżących na oświatę przeznaczamy kwotę 37 850 293 zł. W tym mamy wynagrodzenia i pochodne, kwota 32 313 522 zł. Otrzymywana subwencja oświatowa niestety od tego roku, czyli 2022, nie pokrywa już w całości kosztów wynagrodzeń w oświacie. Na rok następny ten udział w subwencji oświatowej to jest 103,32%. Pozostałe środki mamy na wydatki rzeczowe, to jest takie bieżące utrzymanie naszych szkół. Rokrocznie tutaj ta kwota kształtuje się mniej więcej w granicach 5 milionów złotych, 4,5 do 5, powyżej 5. Na rok 2023 mamy 5 260 359 zł. W wydatkach na projekty mamy dwa projekty zaplanowane, kwota 918 138 zł i 65 groszy. I tak jak powiedziałam na wstępie, duże środki na wydatki majątkowe 14 388 142 zł i 50 groszy. Trzy zadania będą realizowane z zakresu oświaty. Szerzej o tych zadaniach przy omawianiu inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o tą subwencję oświatową, którą otrzymujemy na zadania oświatowe, ona jest na rok 2023 w wysokości
31 273 881 zł. I tak jak mówiłam, przy dochodach niewystarczająca na zabezpieczenie wszystkich potrzeb związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania naszych jednostek oświatowych. Pomimo tego 10-procentowego wzrostu do subwencji jesteśmy na starcie zmuszeni dołożyć jest kwotę 6 300 000 zł. To już jest 20% dołożenie do subwencji. Podobną kwotę dołożenia mamy w tym roku bieżącym. W zaplanowanym budżecie drugą taką znaczącą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne. Zaplanowane zostały w kwocie 63 225 185 zł i 21 groszy. W latach ubiegłych na etapie projektu budżetu planowaliśmy głównie te wydatki majątkowe ze środków własnych. Od 2 lat mamy zaplanowane w projekcie budżetu w większości wydatki majątkowe z zapewnionym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Na rok 2023 już to pozyskane dofinansowanie jest w wysokości 27 460 705 zł. Jest to ponad 43%, także już w takiej wysokości mamy zagwarantowane dofinansowanie naszych zadań inwestycyjnych. Wynika to z uwarunkowań budżetu i z zasad funkcjonowania różnego rodzaju funduszy, z których pozyskujemy środki. Część środków otrzymaliśmy zaliczkowo, część mamy w przychodach budżetu. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast na niektóre zadania mamy już przyznane dofinansowanie w formie promes, czy to zawartych umów o dofinansowanie. Jeżeli chodzi o nasze inwestycje, to 52% w tych inwestycjach zajmuje nam transport i łączność. Są to środki przeznaczone na drogi publiczne powiatowe. Kwota ogółem 32 462 533 zł i 71 groszy. Jeżeli chodzi o drogi, mamy tutaj dwa takie duże zadania drogowe, które są z dofinansowaniem z Polskiego Ładu, Program Inwestycji Strategicznych. To jest przebudowa drogi powiatowej ulica Nowa Słoneczna i Dąbrowskiego w Nisku. Kwota 8 939 776 zł i 41 groszy. I druga duża droga z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Kwota przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzeszów-Łazów. Kwota 4 845 000 zł. Zaplanowaliśmy również 3 zadania, na które złożyliśmy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. My zaplanowaliśmy 50% udział własny w tych zadaniach. Są to 3 drogi, z tym, że realizacja tych dróg będzie uzależniona od pozyskanego dofinansowania. I to jest przebudowa drogi Krzywdy Zaborczyny. To jest przebudowa drogi Szyperki-Jarocin na odcinku Huta Deryngowska-Szyperki i przebudowa drogi powiatowej Rudnik nad Sanem-Kończyce. Zaplanowano również 7 dokumentacji projektowych po to, aby można było wnioskować czy też aplikować o kolejne środki, kolejne dofinansowania. W tych 7 dokumentacjach na 1 już mamy pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 700 000 zł to jest na ulicę Tysiąclecia i ulicę Kolejową w miejscowości Nisko. Ponadto zaplanowane zostały mniejsze odcinki dróg do realizacji. To jest 6 naszych zadań, gdzie wartość najwyższego to 1 200 000 zł. Państwo macie w budżecie nazwy tych dróg poszczególnych wymienione. Druga znacząca pozycja to administracja publiczna, kwota 8 117 000 zł. W tym mamy również 2 duże zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji. To jest przebudowa naszego budynku starostwa. Kwota 2 930 000 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 2 600 000 zł, jak również przebudowa i rozbudowa budynku po byłym areszcie śledczym, kwota 4,5 miliona zł, w tym również mamy dofinansowanie przyznane z Polskiego Ładu w wysokości 3 825 000 zł. Łączna wartość zadań,
i wartość środków, jaką zaplanowaliśmy na zadania oświatowe, 14 388 142 zł i 50 groszy. W tym mamy trzy zadania z zakresu oświaty, to jest budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rudniku, kwota 2 179 200 zł. W tym mamy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 440 800 zł. Mamy również dwa duże zadania, to jest zagospodarowanie budynku po byłym liceum ogólnokształcącym na potrzeby oddziału Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Rudniku, kwota 10 908 942 zł i 50 groszy. I tutaj też mamy zapewnione dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 500 000 i z Polskiego Ładu 3 400 000 zł. I jeszcze jedno zadanie w ramach zadań oświatowych, to jest rozbudowa i nadbudowa budynku. Jest to były internat LO w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Kwota to 1 300 000 zł, z tym, że w naszym budżecie mamy zaplanowany tylko udział własny, ponieważ pozyskane dofinansowanie jest z Funduszu Solidarności. Ono jest w wysokości 3 164 000 zł. Zadanie realizowane jest pozabudżetowo, stąd w naszym budżecie tylko środki na wkład własny. Na ochronę zdrowia i dla naszego szpitala przewidzieliśmy środki w wysokości 6 882 509 zł. W tym mamy rozbudowę i przebudowę części szpitala powiatowego w Nisku, kwota 6 milionów zł. Wsparcie SPZOZ-u w doposażenie w nowoczesny sprzęt. Tutaj dajemy sobie szansę złożenia wniosku do rezerwy prezesa Rady Ministrów, ewentualnie do rezerwy budżetu państwa w wysokości 300 000 zł i rozwój e-usług medycznych w SPZOS 582 509 zł. Zadanie kontynuowane z roku bieżącego. Jeżeli chodzi o pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w naszym budżecie, one są w mniejszym zakresie i państwo szczegółowo macie to przedstawione, czy to w prezentacji, czy to w ramach uchwały naszej budżetowej na rok 2023. Ponadto w ramach zabezpieczenia realizacji pozostałych zadań oraz prawidłowego funkcjonowania naszych jednostek, w większości uwzględniając zaplanowane środki, w większości uwzględniając przewidywane wykonanie w roku bieżącym, zmianę obowiązujących przepisów prawa oraz realizację przypisanych zadań, czy to zadań własnych, czy to zadań z zakresu administracji rządowej. Szczegółowo zaplanowane zostało to w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w tabeli numer 2 do naszego budżetu. W zaplanowanym budżecie ujęto również środki w formie rezerw. Te środki są w kwocie 2 950 000 zł. W tym mamy rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, kwota 1 000 zł. Tą rezerwę z uwagi na napięty budżet po stronie wydatkowej, z uwagi na niedoszacowane budżety, tą rezerwę pozwoliliśmy sobie zwiększyć na ten rok o 100% do 1 000 000 zł. W ubiegłych latach tą rezerwę mieliśmy w wysokości 500 000 zł. Jeżeli chodzi o rezerwy celowe, tutaj mamy zwiększenie o 40 000 zł. Łączna wartość tych rezerw to 1 950 000 zł. W tym mamy rezerwę obligatoryjną na zarządzanie kryzysowe 150 000 zł. Ona jest na poziomie roku 2022. Na wynagrodzenia 600 000 zł. I tutaj też zwiększyliśmy tą rezerwę z uwagi na dużą ilość odpraw planowanych na następny rok. Rezerwa na remonty, kwota 200 000 zł. Tutaj akurat zmniejszyliśmy o 60 000 w stosunku do roku bieżącego i na inwestycyjne zadania rezerwa celowa w wysokości 1 000 000 zł. Ta rezerwa jest na poziomie roku bieżącego. Ustalono również w budżecie kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 465 647 zł przypadających do spłaty w 2023 roku na zobowiązania, które są niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla SPZOZ-u. SPZOZ zaczyna już spłacać raty kredytowe i odsetki i to jest ta kwota
poręczenia w naszych wydatkach bieżących. Ustalono również maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu. W roku budżetowym 2023 ta maksymalna wysokość jest do kwoty 250 tysięcy złotych. Kwota na poziomie roku bieżącego. Dotyczy to pożyczek krótkoterminowych dla organizacji pozarządowych na realizowane projekty z zakresu dofinansowania Unii Europejskiej, gdzie zwrot środków jest w formie refundacji poniesionych wydatków. Praktykujemy już te pożyczki od kilku lat i tutaj organizacje pozarządowe z tych pożyczek korzystają. Jeżeli chodzi o zaplanowany budżet na rok 2023, po zestawieniu dochodów i wydatków, tak jak powiedziałam na wstępie, ten budżet jest z planowanym deficytem w wysokości 40 milionów złotych. W tym deficycie oczywiście mamy tylko i wyłącznie wydatki majątkowe. Źródłem pokrycia tego deficytu zostały ustalone przychody, które są z następujących tytułów. Z tytułu kredytu te przychody są w kwocie 24 908 313 zł. Z tytułu niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6 milionów 100 tysięcy złotych. Z nadwyżki z lat ubiegłych pozostałe jest zamknięcia roku 2021, kwota 8 791 687 zł i z tytułu spłat udzielonych pożyczek kwota 200 tysięcy zł. Jest to pożyczka udzielona przepraszam, w 2022 roku dla naszego szpitala w Nisku. Jeżeli chodzi o stronę rozchodową, tutaj rozchodów nie planowaliśmy, bowiem wszystkie kredyty, które zaciągaliśmy wcześniej, zostały spłacone. Jeżeli chodzi o ten deficyt, on jest stosunkowo wysoki. Jak Państwo zauważyliście, kwota 40 milionów złotych, ale ten deficyt tak naprawdę w 40% jest już pokryty przychodami, które mamy tutaj z tych środków, które zostały wypracowane, natomiast kwota 24 miliony, kwota kredytu, z tym, że ten kredyt będzie uruchamiany w zależności od tego, czy będziemy przystępować do realizacji zadań, bowiem ta realizacja będzie uzależniona od pozyskanego dofinansowania. Podsumowując, wskaźniki kształtujące nasz budżet to obsługa zadłużenia, która wynosi 623 128 zł. I 25 groszy. Procentowo to jest 0,9%. W tym mamy odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu. Maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań z artykułu 243 procentowo wynosi 0,24%. My ustaliliśmy sobie 7-letni okres do obliczania tego wskaźnika, stąd ten wskaźnik mamy korzystny i wskaźnik nadwyżki operacyjnej, który wynosi 2,36%. Kwotowo to jest 1 864 480 zł i 21 groszy. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik nadwyżki operacyjnej, to te mniejsze dochody bieżące, które mamy i rosnące wydatki bieżące powodują, że w budżecie mamy znaczny spadek tej nadwyżki operacyjnej. Ona nam spadła dziesięciokrotnie, bo z 20 do 2%. Wskaźnik ten odpowiada głównie za zdolność do spłaty zobowiązań finansowych, dlatego też utrzymanie tego wskaźnika na odpowiednim, takim bezpiecznym poziomie jest dla nas bardzo istotne, z tym, że ten spadek nadwyżki operacyjnej też powoduje ograniczenia, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Te wydatki bieżące też mają jeszcze dodatkowe ograniczenia. One wynikają z tego, że nie można ich finansować kredytem. Natomiast z tych dochodów bieżących, które mamy do dyspozycji, musimy jeszcze wypracować środki na ten wskaźnik nadwyżki operacyjnej. U nas, jeżeli chodzi o te koszty obsługi zadłużenia na rok 2022, one mieszczą się w tym maksymalnym wskaźniku, stąd wymóg zawarty w artykule 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. Ten planowany kredyt na rok 2023 w wysokości 24 908 313 zł
jest również naszym planowanym zadłużeniem na koniec roku i wynosi 24,78% dochodów ogółem. Od 2013 roku nie zaciągamy kredytów, także spłat rat też w naszym budżecie nie mamy. Do tego budżetu, który został przygotowany, została też wniesiona jedna autopoprawka Zarządu Powiatu. Ona nie zmienia nam uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2023. Natomiast w załączniku do uchwały został doprecyzowany jeden paragraf w rozdziale 600.04. Jest to paragraf 231, który zastąpiono paragrafem 232. Jest to błąd pisarski, bowiem w uchwale budżetowej ten paragraf jest prawidłowy. To tak ogólnie o naszym budżecie. Ja dziękuję za uwagę, oddając głos panu staroście. Dziękuję. Informacje zawarte w projekcie uchwały przedstawi i podsumuje starosta niżański Robert Bednarz. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni zaproszeni goście, Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu niżańskiego. Szanowni Państwo, pracujemy dzisiaj nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu Niżańskiego projektem budżetu powiatu niżańskiego i patrząc na założenia początkowe, bo tak trzeba o tym projekcie mówić, że są to założenia początkowe. W ciągu roku obserwujemy, jak to wszystko w dużym stopniu ulega zmianie. Dlatego te założenia początkowe, które zostały przedstawione, nakreślone w tym projekcie budżetu, wyglądają właśnie w taki sposób, w jaki szczegółowo przedstawiła, opisała to pani skarbnik. Natomiast ja, odnosząc się do tego projektu budżetu, do tych założeń, które zostały zawarte w przygotowanym projekcie budżetu, na podstawie tego wszystkiego można stwierdzić, że jest to kolejny bardzo wysoki budżet dla powiatu niżańskiego. W sposób szczególny cieszy ta kwota, która jest przypisana wydatkom majątkowym, wydatkom inwestycyjnym. I chcę powiedzieć, że przygotowany projekt budżetu uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego, które były artykułowane podczas różnych spotkań w rozmowach z radnymi Rady Powiatu Niżańskiego, w składanych wnioskach, w rozmowach, spotkaniach i składanych wnioskach przez władze samorządowe gmin z terenu powiatu niżańskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, ale również też i lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przewodniczących osiedli, mieszkańców, którzy w stosownych pismach, wnioskach składanych artykułowali swoje oczekiwania i wskazywali potrzeby. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz mając na uwadze nasze możliwości, bo te możliwości oczywiście one są zmienne. Niestety jesteśmy po bardzo trudnym roku, który spowodował, że te możliwości w aspekcie finansowania wydatków bieżących i relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących jest bardzo trudna dla nas. Ale oczywiście patrząc też na nasze możliwości w zakresie pozyskania środków zewnętrznych, zaplanowaliśmy mimo wszystko bardzo ambitny budżet. Budżet, który pokazuje możliwość realizacji wielu zadań. Te zadania oczywiście one są zadaniami, które w części
zostały zaplanowane w roku 2022 i będą kontynuowane w roku 2023 i są też finansowane w roku 2023. Ale też zaplanowaliśmy, i to już o tym wspominała pani skarbnik, zaplanowaliśmy dużo zadań, które mam nadzieję będą realizowane ze środków pozyskanych z źródeł zewnętrznych. Bo tak jak ja państwu cały czas też przedstawiam taką informację, powtarzam to, jako zarząd wychodzimy z założenia, że zadania powiatowe, w tym głównie inwestycyjne, trzeba realizować w jak największym stopniu, w dużej mierze ze środków zewnętrznych, a własne środki przeznaczać na ewentualny wkład własny. I tak jest też w tym projekcie budżetu, który zawiera szereg zadań, gdzie już właśnie taki montaż jest w pewnym stopniu pokazany. Szanowni państwo, patrząc na opracowany projekt budżetu, możliwości, które są przed nami, ale również i patrząc na perspektywy nowych programów, projektów, mogę powiedzieć, że jest to budżet bardzo ambitny, budżet z perspektywą na przyszłość i jest to projekt budżetu, który zakłada realizację bardzo dużej liczby zadań inwestycyjnych i jeśli chodzi o liczbę, ale też i jeśli chodzi o kwotę i procent, bowiem na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2023 zaplanowaliśmy 45% naszego budżetu jako budżetu całościowego, a jest to kwota 63 220 5 185 zł 21 groszy. I te zaplanowane zadania są zadaniami, które zaplanowaliśmy, jeśli chodzi o ich realizację na terenie każdej gminy naszego powiatu. Nie ma gminy, na której terenie nie zaplanowalibyśmy realizacji dużego zadania inwestycyjnego, które jest finansowane ze środków powiatu niżeńskiego i oczywiście mieści się w katalogu zadań powiatowych, zadań przypisanych do realizacji katalogu zadań przez powiat niżański. Szanowni państwo, to co w tym budżecie jest takie istotne, może nawet i najważniejsze, to to, że jest to budżet, który ma w obszarze inwestycyjnym, ma jeszcze pewne możliwości, ma pewną perspektywę wprowadzania i realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych, ale oczywiście dopowiadam pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. Ten budżet, szanowni państwo, jest budżetem wysokim w aspekcie inwestycyjnym i tutaj no, chcę powiedzieć, my mamy w miarę dobrą, komfortową sytuację, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne i tę relację dochody inwestycyjne, wydatki inwestycyjne. Pomimo tego wysokiego deficytu, który tutaj został przedstawiony i omówiony już wstępnie przez panią skarbnik, natomiast no, trzeba powiedzieć, że mamy pewne trudności, jeśli chodzi o relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących. Tu mamy pewne trudności i są we mnie, w pani skarbnik, pewnie jakieś obawy, jeśli chodzi o tę sferę realizacji zadań powiatowych, które to zadania mieszczą się w katalogu zadań bieżących. Ale no, szanowni państwo, też trzeba powiedzieć, że są pewne pozytywne sytuacje, pozytywne uwarunkowania, które nas niejako preferują w kontekście niektórych zadań, niektórych sytuacji, do których będziemy podążać. Nie będziemy mieć na koniec 2022 roku zadłużenia i to jest no, sytuacja
patrząc z perspektywy dzisiejszych realiów funkcjonowania w rzeczywistości bankowej, to, no to jest sytuacja bardzo komfortowa, jeżeli nie ma się zadłużenia i nie płaci się wysokich odsetek. No i to oczywiście daje nam szansę na realizację dodatkowych zaplanowanych zadań. Oczywiście, tak jak powiedziałem, warunkuje to pozyskaniem środków zewnętrznych. Tak więc no tutaj nie ukrywam też, że do niektórych dodatkowych zadań, których tutaj w tym projekcie budżetu na ten moment nie ma, my jako powiat niżański przygotowujemy się, opracowując dokumentację na kolejne inwestycje drogowe, opracowując już projekty założeń do wniosków, które będziemy chcieli składać. Tak więc tutaj w tym budżecie, szanowni państwo, trzeba też zauważyć i chcę to też podkreślić, że nie ma niektórych zadań, do których my się przygotowujemy i wiem, że jest duże prawdopodobieństwo, a na pewno szansa, że one w roku 2023 mogą być realizowane, bowiem są przygotowywane pewne programy, czy nawet wręcz będą niejako, użyję określenia, dedykowane pewne środki, z których będziemy mogli skorzystać i tym samym w ciągu roku będziemy wprowadzać dodatkowe zadania. Niektórych zadań też nie mogło być w tym projekcie budżetu z tego względu, że po prostu jesteśmy na finiszu opracowania dokumentacji technicznej, opracowania kosztorysów, no i nie będąc w pełni przygotowanym do pełnych działań, a nie mając też pełnej wiedzy, jak wygląda struktura programów, które będą ogłaszane, też nie zdecydowaliśmy się na to, aby już teraz w tym momencie te zadania w projekcie umieszczać i później ewentualnie je korygować. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli będziemy równolegle prowadzić prace związane z przygotowaniem tych zadań i będą znane konkretne warunki uczestnictwa w programie, który będzie ogłoszony, no to będąc przygotowanym będziemy mogli o te środki aplikować i w ciągu roku je wprowadzać i tym samym zwiększać liczbę zadań realizowanych na terenie naszego powiatu, zadań realizowanych przez powiat niżański. No i oczywiście też chcę powiedzieć, brak pozyskania środków zewnętrznych na realizację konkretnego zadania będzie nas, no nie wiem, sprowadzał do takiej głębszej analizy, czy jesteśmy w stanie to zadanie realizować tylko i wyłącznie ze środków własnych. Dlatego tutaj no też może być sytuacja taka, że niektóre już z tych zaplanowanych zadań, jeżeli nie będą miały finansowania, to mogą po głębszej analizie mogą zostać niejako uznane jako te, które trzeba no być może przesunąć w czasie, żeby dać sobie szansę na pozyskanie środków zewnętrznych w kolejnych edycjach programu. Szanowni państwo, przygotowując ten budżet mieliśmy na uwadze, że no na pewno nie możemy też poprzestać na tym, co się akurat w tym budżecie znalazło, tak jak powiedziałem, ale wiemy, że musimy wychodzić naprzeciw temu, co stwarzają różne środki, czy to rządowe, różne fundusze, czy środki unijne, bo o ile zakładaliśmy optymistycznie, że w roku 2022 pojawią się już pierwsze nabory i będziemy mogli aplikować do środków unijnych, no to tak się akurat nie stało. Te założenia optymistyczne niestety nie stały się aż tak optymistycznymi i pierwsze konkursy ze środków unijnych, wszystko wskazuje na to, że będą ogłaszane dopiero w drugim kwartale roku 2023 i my się do tego też przygotowujemy, bo mamy już kilka projektów takich, które będziemy chcieli złożyć do różnych funduszy unijnych. No pewnie będą to w największym stopniu te fundusze regionalne w ramach funduszy dla Podkarpacia, którego operatorem
będzie województwo podkarpackie. Ale oczywiście też przygotowujemy się do kolejnej edycji Funduszu Dróg Samorządowych, do programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Przygotowujemy się też do aplikowania w roku 2023 do Funduszu Modernizacji Szpitali. No i tak jak powiedziałem, to też przede wszystkim perspektywa unijna. Też mam nadzieję, że te środki z Krajowego Planu Odbudowy również zostaną odblokowane i będziemy mogli tutaj aplikować. A tak jak powiedziałem, jesteśmy w dużym zaawansowaniu przygotowań na, jeśli chodzi o nabory dróg, remonty dróg. Też chcemy przygotować i opracować kilka pozycji zadań do takiego programu w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli zadań na ścieżki, na chodniki, na tego typu inwestycje, które zwiększają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tak jak powiedziałem, też przygotowujemy wniosek do programu inwestycji strategicznych, wniosek na termomodernizację, odnawialne źródła energii. To wszystko, szanowni państwo, jest w dużym stopniu zaawansowania, aczkolwiek wiele z tych zadań, które teraz wymieniam, a są taką pewnego rodzaju formą uzupełnienia tego budżetu, chociaż niewyartykułowaną, są też w dużym zaawansowaniu i one w zdecydowanej większości będą również realizowane w roku 2023. Szanowni państwo, dochody budżetu powiatu niżeńskiego na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 100 500 000 zł. Natomiast wydatki to 140 milionów 500 tysięcy złotych, a wydatki majątkowe, inwestycyjne 63 miliony 225 tysięcy 185 złotych 21 groszy. Tak jak powiedziałem, stanowi to 45% udziału w wydatkach ogółem. Szanowni państwo, no mamy duży deficyt, ale ten deficyt już wiemy, że w części będzie pokryty. Pani skarbnik o tym wspominała. Do tego wiemy już o pewnych rozstrzygnięciach, które będą korzystne dla powiatu niżeńskiego i również tutaj one wpłyną na zmniejszenie tej kwoty, która jest no, uwzględniana jako deficyt, kwota 40 milionów, no i kwota zaciągnięcia zobowiązania 20-25, no to oczywiście są duże wartości, ale szanowni państwo, patrząc na rok 2022 czy 2021, tak jak wtedy uchwalaliśmy budżet w 2021 na rok 2022, to deficyt był na poziomie 44 milionów 210 tysięcy złotych. Dzisiaj mogę to powiedzieć w sposób oficjalny, bo wiemy, że tak będzie. Nie będzie aż takiego deficytu, to na pewno. Natomiast na pewno nie będziemy zaciągać kredytu, żeby pokryć ten deficyt, bowiem ten deficyt dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, dzięki wpływom do budżetu dodatkowych środków, ale też i faktu, że niektóre zadania są, powiedzmy, no nie wiem, przesunięte na kolejny rok lub nie będą realizowane, bo nie otrzymały dofinansowania, no to ten deficyt nam zdecydowanie spadnie i on będzie bardzo, bardzo niski, a do tego oczywiście to, co najważniejsze, kolejny rok nie będziemy brać kredytu, żeby pokryć deficyt. Tak więc tutaj też tym deficytem 40-milionowym w roku 2023 tak jakoś bardzo bym się nie przejmował, bowiem wpływy do budżetu plus aktywność w pozyskaniu środków zewnętrznych, no to też myślę, że może sprawić, że ten deficyt będzie na poziomie zdecydowanie niższym, a może przy jakimś tam trochę i szczęściu i większej aktywności uda się doprowadzić do sytuacji takiej, że być może znowuż będzie rok, gdzie nie będziemy potrzebować, aby zaciągać kredyt.
Szanowni Państwo, kilka słów o zadaniach inwestycyjnych. Ja nie będę tutaj koncentrował uwagi na tych zadaniach zbyt wielkiej, ale na niektóre inwestycje chciałem zwrócić uwagę. O tym oczywiście mówiła pani skarbnik, dlatego żeby nie powielać, to dopowiem, że na pewno w kontekście tych zmian, tych zadań, które są w budżecie, na pewno będzie potrzebna jakaś tam korekta w ciągu roku, bo tak to ma miejsce i na pewno będą w ciągu roku dochodzić nowe zadania, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. No oczywiście tutaj trudno na ten moment to konkretyzować, dlatego pozwolę sobie tylko na takim dużym stopniu ogólności powiedzieć, że wiem o pewnych zadaniach, które będą mogły być realizowane, bo będą uruchamiane środki i będą dofinansowania na realizację tych zadań, głównie w obszarze dróg, ale również też i w obszarze oświaty. Tak więc tutaj no na pewno będziemy na to otwarci. Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na kilka takich istotnych elementów tego budżetu. Jak zawsze w naszym budżecie ważne miejsce zajmują inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Dział transport i łączność to kwota 32 462 533,71 zł. I Szanowni Państwo, najważniejsza, a może nie wiem, no pewnie dla wielu najważniejsza przez pryzmat kwoty, może tak powiedziałem, ale największa inwestycja, którą w tym obszarze będziemy realizować, mam nadzieję, bo wszystko na to wskazuje, to zadanie przebudowa drogi powiatowej numer 1049R, droga krajowa 19 Szyperki Jarocin na odcinku od drogi krajowej Huta Deryngowska i Huta Deryngowska Szyperki. Zadanie, Szanowni Państwo, na kwotę 18 641 385 zł i 3 grosze. Taka jest wartość kosztorysowa. Mamy zaplanowane w budżecie naszego, przepraszam, w projekcie naszego budżetu, w naszym budżecie 9 320 692 zł i 52 grosze. Natomiast, Szanowni Państwo, tutaj no, nie mogę oczywiście tego oficjalnie powiedzieć, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć na realizację tego zadania dofinansowanie, czyli tutaj już no jest właśnie kolejna dobra dla nas informacja albo zapowiedź dobrej informacji, bo tak może precyzyjnie trzeba powiedzieć. Tak więc, Szanowni Państwo, no w tym aspekcie drogowym znowuż realizujemy kolejne duże zadanie. To zadanie będzie na kwotę blisko 20 milionów złotych, no bo tutaj widzimy, że jest to blisko 18500, tak więc można użyć takiego określenia. Szanowni Państwo, tak jak pani skarbnik wspomniała, też inwestujemy w oświatę i w oświacie u nas też są uwzględnione duże zadania. Ja tutaj chcę powiedzieć o dwóch zadaniach, które są realizowane na terenie gminy i miasta Rudnik. Pierwsze to jest zagospodarowanie budynku po byłym liceum ogólnokształcącym na potrzeby oddziałów przedszkolnych, oddziałów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych. Kwota tego zadania to jest 11 364 131 zł 24 grosze. Mamy oczywiście dofinansowanie blisko 8 milionów złotych na realizację tego zadania. I Szanowni Państwo, to zadanie oczywiście jest realizowane w tym roku i finalizujemy to zadanie w pierwszej połowie roku 2023. I drugie zadanie to budowa kompleksu sportowego, boiska wielofunkcyjne, bieżnia, tor gokardowy i inne urządzenia przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem. Wartość tego zadania to kwota blisko 3 600 000, a w budżecie zaplanowano na 2023 rok 2 179 200 zł. To też pokazuje, Szanowni Państwo, że oświata, pomimo faktu, że tak jak pani skarbnik wspomniała, dokładamy do oświaty, czy w planach mamy, no bo zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, 6 300 000 zł, to też realizujemy ambitne, duże inwestycje w oświacie, które są ważne w kontekście
Być może też i jakiegoś takiego zmniejszenia kosztów funkcjonowania, jak chociażby nawet no, ten budynek po byłym liceum, gdzie ubytki ciepła były bardzo duże. Tak więc teraz być może ta termomodernizacja, która między innymi w ramach tego zadania została wykonana, spowoduje, że będą większe oszczędności na tych, powiedzmy, aspektach energetycznych. Szanowni Państwo, tutaj też myślę, że trzeba podkreślić to, że wzmacniamy administrację, a dokładnie obiekty starostwa powiatowego. Wiemy, jak te obiekty wyglądają. One no nie są, że tak powiem, jakąś taką sferą, która gdzieś tam, powiedzmy, byłaby no jakoś tam, powiedzmy, wizualnie bardzo dobrze postrzegana. Chcemy też to zmienić, dlatego dwa takie zadania są zaplanowane na rok 2023. Między innymi tutaj chcemy zrealizować to zadanie, które jest określone terminem wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku przy ulicy Plac Wolności 15. To jest budynek po byłym areszcie. Tutaj jesteśmy w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego. Zobaczymy pod koniec roku, jak sytuacja wyniknie, no ale to też duże zadanie, bo zadanie blisko 10-milionowe. No i drugie to zdecydowaliśmy się na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Plac Wolności 2. Tutaj też mamy dofinansowanie na realizację tego zadania, czyli ta nadbudowa wraz z salą konferencyjną, salą taką, która będzie na potrzeby sesji, również będzie wykonana i tutaj też mamy dofinansowanie. Szanowni Państwo, nasz budżet w 2023 roku jest również, jak w poprzednich latach i w roku 2022, mocno ukierunkowany na pomoc naszemu szpitalowi powiatowemu, na wsparcie tutaj dla szpitala. W naszym budżecie przeznaczyliśmy, Szanowni Państwo, kwotę 6 882 509 zł. No, w pewnym sensie jest to też wartość taka, no powiedziałbym, wstępna zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, bo to też różne sytuacje życiowe mają miejsce. Nieraz też tak po przetargach, to też trzeba powiedzieć, te wartości kwotowe spadają, dlatego no tutaj te wartości, które zostały określone, to one oczywiście pewnie mają jakiś charakter wstępny, a po drodze też no, nasza aktywność pokazuje, że udaje nam się w ciągu roku pozyskać jakieś środki na doposażenie w sprzęt medyczny. Tak więc tutaj my między innymi oprócz tego dużego zadania, jakim jest rozbudowa i przebudowa części szpitala powiatowego w Nisku w wysokości 6 milionów złotych, na którą to zaplanowaliśmy taką kwotę. Założenie jest takie, aby pewnie gdzieś w okolicach luty-marzec 2024 zamknąć realizację tego zadania i oddać do użytku pawilon ten nowo budowany. To jeszcze oczywiście mamy na cyfryzację i na ten projekt, który jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, a dokładnie na wkład własny do tego projektu. I mamy zaplanowane środki też na wkład własny do projektu, który chcielibyśmy złożyć, czy to do rezerwy Prezesa Rady Ministrów, czy to do rezerwy Ministra Finansów na doposażenie w sprzęt medyczny. Szanowni Państwo, ważne są dla nas też obszary pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych. Między innymi w tym celu realizujemy zadanie związane z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej. Mamy tutaj na myśli ten były internat w liceum ogólnokształcącym w Ulanowie. I tutaj wykonujemy to zadanie związane z realizacją tego obiektu na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wartość tego zadania blisko 2 miliony 600, a my w budżecie zaplanowaliśmy na rok 2023 1 milion 300 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, ważne są dla nas również obszary rynku pracy. Też tutaj będą pewne zadania wykonywane w obszarze inwestycyjnym w Urzędzie Pracy, ale też i aplikujemy o środki w obszarze kultury.
Szanowni Państwo, prawdopodobnie jest planowana, bo tak wygląda na to, że będzie potrzeba odbycia kolejnej sesji w dniu 29 grudnia i chcielibyśmy tą sesję zorganizować w budynku auli przy liceum ogólnokształcącym. Dlatego też Państwo zobaczycie, w jaki sposób ta aula została wykonana. Pewne zadania właśnie finansowane ze środków na rozwój kultury tam zostały pozyskane, tak więc tutaj też będzie, że tak powiem, możliwość zobaczenia. Szanowni Państwo, nie zapominamy również o projektach miękkich i takich projektów również będzie realizowanych kilka. Będą to projekty w obszarze edukacji, w obszarze bezpieczeństwa, kultury, turystyki. To oczywiście, Szanowni Państwo, też w takim największym skrócie, bo trudno by było tutaj szczegółowo o tych wszystkich rzeczach tak bardzo szczegółowo to, o tym mówić i to przedstawiać. Szanowni Państwo, przy realizacji planowanych działań i przedsięwzięć, mając na uwadze możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zamierzamy w maksymalnym stopniu o te środki zabiegać, pozyskiwać te środki tak, aby w jak największym stopniu odciążać nasz budżet, żeby ta sytuacja, gdzie musimy wydatkować środki własne, była w takim minimalnym stopniu, a w jak największym stopniu, aby realizować zadania ze środków pozabudżetowych, pozyskanych. To zresztą, Szanowni Państwo, macie Państwo możliwość obserwować, czy to w tym roku, czy w poprzednich latach, no bo jest to dla nas bardzo korzystne, no i przekłada się na konkretne, dobre aspekty naszego budżetu. Szanowni Państwo, ja, żeby już później, chyba że będą pytania, nie zabierać głosu, to ten moment też wykorzystam na to, aby poprosić Państwa radnych, bardzo proszę o zagłosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu budżetu. Uważam, że jest to projekt dobry, jest to projekt, który jest na nasze możliwości, projekt, który daje pewne możliwości realizacji kolejnych zadań w obszarze inwestycyjnym, a że jest w obszarze wydatków bieżących projektem trudnym, no to na pewno będziemy z panią skarbnik w sposób szczególny przyglądać się wydatkom bieżącym w ciągu roku, tak aby na bieżąco monitorować i aby nie było sytuacji takiej, gdzie no będziemy musieli mocno analizować, z których zadań bieżących, wydatków bieżących rezygnować. Ja jeszcze raz bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Przechodzimy do podpunktu B, punktu trzeciego. Jest to przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przed Powiat Niżański na 2023 rok przedstawi skarbnik powiatu pani Maria Bednarz. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest to uchwała nr 7/12/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2023. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach pan przewodniczący Mariusz Hadel i członkowie pan Piotr Świątek i pani Sabina Szałankiewicz, członek. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Niżańskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz paragrafu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania postanawia zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2023 pozytywnie z uwagą i uzasadnienie do projektu uchwały w dniu 16 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wpłynął celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej powiatu niżeńskiego na rok 2023. To jest uchwała zarządu powiatu numer 749/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku. Do przedłożonego projektu uchwały dołączono uzasadnienie oraz materiały informacyjne. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 kierowano się postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej reguluje uchwała nr 43/280/2010 Rady Powiatu Niżeńskiego z dnia 15 września 2010 roku. Szanowni Państwo Radni, Państwo macie już ten projekt u siebie na tabletach, w związku z tym myślę, że nie ma potrzeby w całości tutaj czytania tego projektu. Ja odniosę się tylko do tej uwagi, która jest do naszego projektu budżetu. Ona dotyczy poręczenia kredytu dla SPZOS w Nisku. Chodziło o doprecyzowanie tego poręczenia, czy jest to zobowiązanie wymagalne, czy niewymagalne. W związku z tym, ponieważ to powinno wynikać z treści uzasadnienia, natomiast w naszej uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki w odpowiedniej wysokości, to tutaj naszej uchwały budżetowej nie zmieniamy, natomiast to doprecyzowanie zostało przyjęte w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Oczywiście jest to poręczenie niewymagalne na ten moment i to zostało zrobione. Jeżeli chodzi o pozostałe wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu, jak wynika z opinii, one są w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej Izby tutaj postanowił, jak w sentencji niniejszej opinii. I druga opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego powiatu niżeńskiego na rok 2023. Również tutaj skład orzekający w osobach pan przewodniczący Mariusz Hadel i członkowie Piotr Świątek i Sabina Szałankiewicz. Po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu niżeńskiego w roku 2023 postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu budżetu powiatu niżeńskiego planowanego na rok 2023. Tutaj również jest szczegółowe uzasadnienie, z którego wynika, że stosownie do przepisów artykułu 217 ustawy o finansach publicznych te źródła pokrycia deficytu wskazane w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 są zgodne z cytowanym przepisem i z wymogami ustawy o finansach publicznych. W tym stanie rzeczy powiat niżański ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu powiatu planowanego na rok 2023. Szczegółowo tutaj tą opinię też Państwo macie przekazaną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu C, punktu trzeciego. Jest to przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji w sprawie budżetu powiatu na rok 2023. Projekt uchwały opiniowała wymieniona komisja. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Andrzej Tofilski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja procedowała nad projektem uchwały 2 grudnia tego roku. Wnioski Komisji Oświaty, wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego i wnioski Komisji Zdrowia były pozytywne. Tam Komisja Zdrowia był tylko jeden głos wstrzymujący. Resztę było, wszyscy radni byli za, czyli bez wniosków żadnych do Komisji Budżetu. I za pozytywnym zaopiniowaniem tego budżetu były wnioski komisji ogólne, całość. A Komisja Budżetu i Administracji Powiatu Niżeńskiego na posiedzeniu w dniu, tak jak mówiłem, 2 grudnia zaopiniowała projekt budżetu jednogłośnie, wszystkimi głosami za, pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podpunkt D punktu trzeciego jest to przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie budżetu powiatu niżeńskiego na rok 2023 i w tym momencie zarządzam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Nie widzę zgłoszeń. O, bo tutaj coś nie zadziałało. Władysław Pracoń, jak widzę tutaj na ekranie. Bardzo proszę, oddaję głos. Już pokazało się. Po analizie i po tych wszystkich wyjaśnieniach dotyczących budżetu muszę stwierdzić, że tegoroczny budżet jest bardziej zrównoważony chociażby od budżetów poprzednich lat. W większym stopniu dostrzega wszystkie inne gminy w mniejszym lub większym stopniu. Nie tak jak poprzednie lata było, że dwie, trzy gminy wiodące, a pozostałe miały to, co zostało na pańskim stole. W tym roku te gminy wszystkie w jakimś stopniu, w mniejszym lub większym, zostały dostrzeżone. W tym sensie należy go pozytywnie ocenić. Budżet jest, jak powiedział pan starosta, zgadzam się, ambitny, bo chociaż niesie też wiele zagrożeń, których nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo, jak będzie sytuacją szpitala bieżącą. Co prawda zostały pewne kroki podjęte, które rokują szansę na zahamowanie tego negatywnego trendu, który się w tym szpitalu odbywał. Niemniej nikt nie wie, jak pójdą nośniki energii, jak sytuacja na rynku będzie. I kto wie, czy nie trzeba będzie w dalszym ciągu pomagać szpitalowi, a tego w budżecie nie ma. Następna jest rzecz taka, którą nie chciałbym burzyć struktury budżetu, ale chciałbym zgłosić jeden wniosek do starosty i do zarządu z zapisaniem do protokołu. Mianowicie, powiat niżański przejął niedawno drogę krajową. Stara Wola przez Nisko, przez Racławicę i Wolinę. O ile na odcinek od ronda w Racławicach do ronda przy Esce jest projekt budżetu, są pieniądze na projekt techniczny, o tyle na odcinek od Starej Woli do ulicy Tysiąclecia nie ma takiego projektu. Tu od lat ludzie domagają się chodnika i ścieżki rowerowej na tym odcinku. O ile Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych była w Rzeszowie, tego tematu nie dostrzegała, bo kilkakrotnie temat był podnoszony, może z tej racji nie dostrzegała, żeby wiedziała, że ten przekaże to na ciebie komuś. O tyle powiat będący na miejscu powinien być wyczulony na zdrowie i życie ludzkie. W tych kategoriach bezpieczeństwa należy to rozpatrywać. Odcinek od Starej Woli do Tysiąclecia ulicy. W związku z tym mam wniosek taki, żeby w trakcie roku, o ile się pojawią nowe możliwości albo oszczędności przetargowe, umieścić ten projekt techniczny ścieżki i chodnika w budżecie gminy i miasta, w budżecie powiatu niżańskiego. Z tego co wiem, burmistrz gminy Nisko, jeśli byłby taki projekt, jest otwarty na dofinansowanie realizacji rzeczowej tego zadania. Ale najpierw musi być projekt. Dlatego też do protokołu zgłaszam wniosek, żeby w trakcie roku rozważyć prowadzenie tego nowego zadania pod nazwą projekt ścieżki rowerowej chodnika ulicy Sandomierskiej. Dziękuję. W dalszej kolejności radny pan Kowal. Słychać mnie? Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Mamy sesję taką przedświąteczną i bardzo jednocześnie ważną budżetową. Tutaj mój poprzednik powiedział, że budżet jest zrównoważony. No jednak chciałbym tutaj zwrócić uwagę na parę bardzo poważnych zagrożeń, których tutaj co prawda pani skarbnik i pan starosta powiedzieli, że wzorem lat poprzednich zmian w budżecie będzie sporo. Natomiast są rzeczy, które w mojej ocenie są bardzo, bardzo poważne. Pierwsza rzecz to wzrost wynagrodzeń w administracji zaplanowany na 10%, biorąc pod uwagę sytuację ogólną, no to w administracji mamy zaplanowaną obniżkę wynagrodzeń. To jest jedna rzecz, która powinna się pojawić w stosunku do inflacji, bo inflacja
oficjalnie pokazana to jest 17-18%. Moim zdaniem ona jest wyższa i uważam, że mając świadomość zmniejszonych dochodów i konieczności bilansowania budżetu, ona moim zdaniem jest za niska, a rzadko zdarza się, żeby akurat ten procent był w trakcie roku podnoszony. Uważam, że to powinno być przynajmniej wyrównane do poziomu inflacji. Drugi temat, przyjęliśmy życzenia od związków zawodowych ze szpitala. Oczywiście jest tam zaplanowane, są pieniądze na inwestycje, natomiast musimy mieć świadomość i pan starosta ma i wszyscy, mam nadzieję, też mamy świadomość, że to jest absolutnie niewystarczające, że nie ma w obecnej sytuacji bez zmiany systemu finansowania, a także bardzo poważnych zmian restrukturyzacyjnych, które się zaczęły. Nie ma na to żadnych szans, żeby strata szpitala nie była znacznie wyższa niż jest w roku bieżącym i pieniądze na jej pokrycie najprawdopodobniej będą musiały się znaleźć w naszym budżecie, co będzie bardzo, bardzo trudne i będzie to sięgało wielu milionów. Tego nie ma. I kolejny temat oczywiście to jest edukacja. Bardzo dużo pieniędzy inwestujemy w infrastrukturę, natomiast nie ma zmian strukturalnych. Już na początku w planie budżetu mamy dużą bardzo stratę. Nie ma pieniędzy na pokrycie z jednej strony, na wynagrodzenia nauczycieli. Z jednej strony mamy za mało nauczycieli, a jednocześnie przy braku pieniędzy pokazuje, jakby było ich za dużo. Brak zmian, brak reformy. Otrzymałem, dziękuję pani naczelnik, za zestawienie ilości uczniów, które jest w szkołach podstawowych w powiecie, mając procent, jaki przychodzi do naszych szkół, problemy będą narastały. Zagłosuję oczywiście za budżetem, tak głosowałem na komisji. Mam świadomość trudności i konieczności zrównoważenia tego budżetu na tym etapie. Wiem, bo z samych głosów i pani skarbnik, i pana starosty wynikało, że rozumiemy, co przed nami. Natomiast nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że naprawdę brakuje nam wielu milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radna pani Małgorzata Sztaba-Cholewa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do pana starosty. W projekcie budżetu, co prawda jest przeznaczona kwota na inwestycje, czyli akwapark, nie, to nie akwapark, w każdym razie skatepark i rozbudowa ośrodka szkolno-wychowawczego, natomiast nie ma żadnych nie ma żadnych funduszy na inwestycje drogowe. Zdaję sobie sprawę, że każda gmina potrzebuje jakichś inwestycji drogowych, bo my w sumie nie jeździmy tylko po naszej gminie, tylko po całym powiecie i dalej. Natomiast interesuje mnie sprawa ulicy Rzeszowskiej, która to ulica prowadzi do S19, wymaga remontu. W tym roku był robiony projekt na przebudowę tej ulicy i chciałabym tylko wiedzieć, jaki jest stan tego projektu, czy on został już zakończony i czy na drugi rok możemy liczyć, że będzie ta inwestycja może wprowadzona do realizacji. I druga sprawa to jest ulica Ulanowska. Tam też był w tym roku robiony projekt ścieżki rowerowej oczywiście i oraz przebudowę jezdni z mostem. I też chciałabym wiedzieć, jaki jest stan tego projektu i czy będzie można liczyć na następny rok na realizację tej inwestycji, mimo że w budżecie nie zaplanowane. To są dwie takie drogi, jeśli chodzi o ulicę Ulanowską. Jest to bardzo niebezpieczna ulica, nie ma tam chodnika, jest to ciąg ścieżki czy trasy rowerowej. W okresie letnim jest tam bardzo zmożony ruch do ośrodka do Ulanowa, tam do ośrodka TANEF.
I ta ścieżka pieszo-rowerowa jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców. Także jeżeli by pan starosta zechciał coś na ten temat powiedzieć, to bym była wdzięczna. Dziękuję. Wiceprzewodnicząca, pani Magdalena Hasiak. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Budżet na 2023 rok przedstawiony tu przez panią skarbnik, przez pana starostę, naprawdę ambitny i z kolejnym rekordem. Wydatki na poziomie 140 milionów. W zeszłym roku przyjmowaliśmy również rekordowy na tamten czas projekt budżetu, 140 milionów. I jak czas pokazuje, mimo dużego deficytu wówczas uchwalanego, dzisiaj mamy tu potwierdzenie i takie zabezpieczenie, że ten deficyt na koniec roku będzie naprawdę niski. Więc tym deficytem 40-milionowym w obecnym projekcie budżetu myślę, że również nie musimy się tak bardzo martwić. Jest to budżet, w którym zaplanowane są działania w różnych obszarach. Nie tylko inwestycyjnym, nie tylko drogowym. I mnie osobiście to bardzo cieszy, bo jest to zarówno bardzo dobre, ważne, ale i trudne, żeby spiąć takie działania. Cieszy to, że powiat nie tylko docenia ważność inwestycji i w tym głównie inwestycji drogowych, ale również znajdują się zaplanowane działania w obszarach miękkich, tak zwanych projektów miękkich, zarówno kulturalnych, z zakresu szkolnictwa czy sportu. Doceniamy również kolejny rok tą grupę osób niepełnosprawnych i te działania są również bardzo, bardzo ważne, zarówno te w gminie Rudnik, jak i w tej gminie Ulanów dotyczące zadań inwestycyjnych, ale również przecież tu mocno powiat działa w zakresie tych edukacyjno-opiekuńczych programach dla osób niepełnosprawnych, dla ich opiekunów, chociażby kolejny z rzędu rok opieka wytchnieniowa i jak już wiem, na kolejny rok również jest już pozytywnie wniosek oceniony. To jest naprawdę bardzo ważne. Na terenie każdej gminy zaplanowane są inwestycje i tak jak tutaj powiedział pan radny Pracoń, jest to bardzo ważne, że jest ten projekt budżetu zrównoważony. Ja osobiście szczególnie cieszę się z tych zaplanowanych w gminie Ulanów i jest to chyba oczywiste. Doceniam oczywiście i widzę przez pryzmat całego powiatu. Dziękuję bardzo za zaplanowaną drogę Huta Deryngowska-Szyperki, za tą ulicę Kościuszki w Ulanowie i osobiście mam nadzieję, że znajdą się w trakcie roku również inwestycje na terenie gminy Ulanów, które jeszcze nie są ujęte w projekcie budżetu i na to również mocno liczę. 63 miliony na inwestycje, a z tego już 27 milionów pozyskanych. To świadczy bardzo pozytywnie o operatywności, zaangażowaniu, pracowitości zarówno pana starosty, jak i wszystkich pracowników starostwa powiatu niżańskiego. I tutaj na ręce pana starosty i kierownictwa składam gorące gratulacje i podziękowania za to właśnie, że tak państwo angażujecie się w tą pracę, bo to praca, która ma odzwierciedlenie w całym powiecie, w rozwoju całego powiatu, w tym również gminy Ulanów. Ja ze swojej strony życzę, aby ten budżet się jak w najwyższym stopniu zrealizował. Liczymy na to, że będziemy przyjmować zmiany do tego budżetu po stronie dochodów na bieżąco w trakcie roku. No i myślę, że każdy tu powinien być naprawdę usatysfakcjonowany z tak przedstawionego projektu budżetu i aby się on zrealizował. Dziękuję. Dziękuję. Radna pani Agnieszka Niwińska. Halo? Słychać mnie teraz. Dobrze. Ja chciałam powiedzieć o tym, co jest w tym budżecie i myślę, że to są cenne rzeczy i o tym, czego nie ma. O modernizacji drogi, o budowie ciągu pieszo-rowerowego Łazów Krzeszów. Myślę, że to jest bardzo istotna inwestycja dla mieszkańców. Bardzo wyczekiwana, o tym mówiono już od jakiegoś czasu i za to bardzo dziękuję. Natomiast wiem i pan starosta wie, i ja też wiem, że wpłynął wniosek o kolejne ciągi pieszo-rowerowe tutaj mieszkańcy. Bardzo są zainteresowani i proszą o taki ciąg pod
tytułem Podolszynka Ordynacka, Plebańska. Tam nie jest to długi odcinek. Wiem, że budżet tegoroczny już raczej na tym etapie nie jest to możliwe, żeby to umieścić w tym budżecie, ale miejmy nadzieję, że w czasie roku budżetowego będą takie możliwości, a być może albo na pewno w przyszłym budżecie się to znajdzie. Także sam fakt, że wniosek do budżetu, inicjatywa wpłynęła od samych mieszkańców, świadczy o tym, jak istotna jest to inwestycja dla osób z gminy Krzeszów. Kolejna rzecz to chciałam powiedzieć o tym, czego nie ma i o tym, o czym mówił pan przewodniczący Komisji Zdrowia, a mianowicie o pomocy dla szpitala. I tu chciałabym bardzo wszystkich państwa, pana starostę i zarząd poprosić, żebyśmy w miarę możliwości tej bieżącej pomocy szpitalowi udzielali, żeby ta jednostka tak ważna w naszym powiecie mogła funkcjonować dalej. Sytuacja jest trudna i wydaje się w dobie tego, co dzieje się dookoła, że będzie jeszcze trudniejsza. Jakichś zmian systemowych nie widać, a jakby obciążenia szpitala rosną coraz bardziej. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, chciałam zapytać i inaczej poprosić o to, żeby te środki na zimowe utrzymanie dróg jednak były wystarczające i żeby też tutaj w tym budżecie to ująć, być może zaplanować jakąś rezerwę na to, bo zima w tym roku pokazała, że nie do końca to funkcjonuje tak, jak powinno. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Pan starosta na pytania? Jest. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Krótko, bo myślę, że tak jak tutaj z większości tych pytań czy spostrzeżeń, czy komentarzy wynikało, wiele rzeczy będzie działo się w trakcie roku. Tak więc tutaj na pewno będziemy na bieżąco, czy to na komisjach, czy na różnych innych płaszczyznach dyskutować, bowiem na pewno dynamika będzie duża, to wiemy. Znamy ten budżet, czy projekt budżetu na ten moment. Wiemy, że pewne korekty będą musiały mieć miejsce, pewne korekty będą niejako wymuszone dodatkową aktywnością i pozyskaniem środków. To oczywiście z tym sobie, że tak powiem, z tego sobie zdajemy sprawę i z tym będziemy mieć do czynienia, to jest pewne. A patrząc też na historię, wszyscy jesteśmy tutaj już radnymi chwilę czasu, także wiemy, że tak to funkcjonuje. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te uwagi, które Państwo wyartykułowaliście, mnie one bardzo cieszą. Bez wyłączenia jakiejkolwiek uwagi, które tutaj były, bo one są konstruktywne i one faktycznie odnoszą się do tych potrzeb, które no myślę, że wszyscy tutaj zdiagnozowaliśmy, bo czy nawet na komisji chwilę wcześniej rozmawialiśmy, Komisja Rozwoju Gospodarczego, pan przewodniczący Marian Chrapko o tym mówił, zresztą chyba pan Pliszka też, budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia w kierunku do Stalowej Woli. O tym chwilę wcześniej, dosłownie 9:30, o tym rozmawialiśmy. I szanowni Państwo, to jest temat, który faktycznie trzeba przedyskutować na komisji. Myślę, że Komisja Rozwoju Gospodarczego jest takim miejscem, gdzie faktycznie ten temat powinien być przedyskutowany. Chociażby nawet z faktu, że na komisji już dzisiaj pojawiły się jakieś propozycje działań w kontekście innego zorganizowania ruchu na tej wybudowanej ścieżce, bo trzeba powiedzieć, że tam ścieżka jest, tak? Tak więc także trzeba to po prostu być może inaczej zorganizować, żeby wyseparować ruch pieszych, być może, żeby tam organizacja ruchu odbywała się trochę inaczej, a przede wszystkim, żeby była bezpieczniejsza. O tym już rozmawialiśmy, ale to tak jak tutaj padło, pan radny Pracoń o tym mówił, ja myślę, że w ciągu roku
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego jest żywo tym zainteresowany, to na pewno ten temat na jednej z pierwszych komisji znowuż powróci. Także proszę dyskutować, oczywiście będziemy tutaj się zastanawiać. Powiem tak, żeby sprawa była oczywista i też tutaj wyartykułowana na forum. Faktycznie przejęliśmy, szanowni państwo, drogę krajową 77 na odcinku od węzła praktycznie do granicy powiatu z powiatem stalowolskim i priorytetem na rok 2023 jest poprawienie tego odcinka od Racławic do węzła. To jest priorytet, bo tam jest ta nawierzchnia naprawdę fatalna. To jest priorytetem. Czy będzie sposobność, będzie szansa i będą możliwości, żeby skoncentrować uwagę i pozyskać środki na realizację odcinka po drugiej stronie? Dzisiaj nie odpowiem na to pytanie, ale tak jak powiedziałem, jest to temat, który myślę, że komisja powinna podjąć na kolejnym, czy tym pierwszym, drugim posiedzeniu komisji w nowym roku. Jeśli chodzi o kwestię ulicy Rzeszowskiej i inwestycji w Rudniku i drogi Rudnik-Ulanów, to szanowni państwo, my jesteśmy na finiszu realizacji tych dwóch zadań, jeśli chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej. Ulicę Rzeszowską będziemy mieć całość dokumentacji, myślę, chyba gdzieś tam w okolicach 28 grudnia. No, powiedzmy, że w tym roku będzie na ulicę Rzeszowską dokumentacja. Wykonawca zobowiązał się, że będzie dysponował wszystkimi decyzjami. No i jak będzie dysponował wszystkimi decyzjami, przedstawi też dokumentację projektową wraz z kosztorysem. To więcej o tym powiem, jak już będę tą dokumentacją dysponował. Natomiast jeśli chodzi o drogę Rudnik-Ulanów, tak w skrócie powiem, tam jest trochę większy problem, dlatego że no, wykonawca tam też pracuje nad tym zadaniem, no i najprawdopodobniej w uchwale o środkach niewygasających to zadanie będzie zamieszczone tak, aby no, dać możliwość wykonawcy wykonania tego zadania. Niestety no, skomplikowaność, trudność tego zadania, no, jest to inwestycja, która, jest to dokumentacja, która zawiera trzy elementy, ścieżka rowerowa, przebudowa drogi, no i most. Z mostem wykonawca trochę miał tam, powiedzmy, trudności, jeśli chodzi o decyzje środowiskowe, jeśli chodzi o informacje z Wód Polskich. No to wszystko, szanowni państwo, wymaga czasu i najprawdopodobniej ta dokumentacja będzie w okolicach marca roku 2023. A jeśli chodzi o inwestycje drogowe na terenie gminy Rudnik, bo tutaj też takie pytanie padło, to ja uważam, to jest moje no, indywidualne zdanie, ja uważam, że faktycznie w roku 2023 trzeba podjąć działania w kontekście realizacji inwestycji drogowej ulica Rzeszowska. To jest droga, która no, przysparza nam wiele problemów, w szczególności w kontekście odprowadzenia wód. No i jest, jeśli chodzi o jakość nawierzchni, no to jest ta ulica faktycznie ulicą, która wymaga naszej reakcji. Ja dzisiaj trudno mi by było powiedzieć o szczegółach, ale planujemy, że ta inwestycja będzie przynajmniej rozpoczęta, jej realizacja w roku 2023. Najprawdopodobniej ogłoszony zostanie być może trochę wcześniej program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i ta inwestycja jest jedną z tych inwestycji, którą planuję, aby była złożona do tego programu, bo to też będzie inwestycja, która kosztuje kilka milionów. I powiem tak, no jesteśmy już w pewnym stopniu zaawansowania, jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji, bo nie tylko dokumentacja, ale też już pewne analizy w kontekście, że tak powiem, pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję. Czy uda nam się coś więcej?
nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć, bowiem będę coś więcej wiedział, jak będziemy dokumentację mieć, jeśli chodzi o drogę Rudnik-Ulanów i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, dlatego że no niestety, ale tamto zadanie będzie zadaniem bardzo kosztownym. Szacunki takie wstępne podczas konsultacji z projektantem, z jego kosztorysantami, no ta wartość tej inwestycji opiewała na kwotę około 45 milionów złotych. To jest rząd takich środków, jeśli chodzi o tę inwestycję. Ścieżka, droga może tak nie będzie kosztowna, natomiast kosztowna będzie ścieżka rowerowa, bo ona będzie usytuowana w projekcie, jest tam powiedzmy no w takim, jeśli chodzi o tą pierwszą część, to w bliższej odległości posesji. Natomiast no wiemy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą drugą część drogi już bliżej Ulanowa. O moście nie wspomnę, bo most to inwestycja kilkudziesięciu milionów złotych, ale nie chcę też tutaj mówić, że tak powiem, czy strzelać. No te informacje, które były informacjami przedstawianymi przez projektanta na tych spotkaniach, konsultacjach, które w zespołach roboczych, to mówiły mniej więcej o kwocie 45-50 milionów. Ta inwestycja tego rzędu miałaby miejsce. No i bez finansowania byłoby ciężko, a na pewno trzeba będzie pomyśleć o podzieleniu tego zadania. Jeśli chodzi o inne inwestycje drogowe, to szanowni państwo, ja oczywiście proszę o uzbrojenie się w cierpliwość, bo my nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich zadań w ciągu jednego czy w ciągu dwóch lat. No, nie da się tego. My musimy to wszystko jakoś tam powiedzmy planować, rozkładać w czasie. No i historia pokazuje, że jesteśmy w tym konsekwentni. Czyli jeżeli coś powiemy, to wcześniej czy później, a przeważnie wcześniej, jest to realizowane i finalnie jest zrealizowane. Tak więc tutaj o to też proszę. Jeśli chciałbym się odnieść, a chcę odnieść się do tych no, zagrożeń, które tutaj były też artykułowane przez radnych. Tak, szanowni państwo, my jesteśmy świadomi tego i z panią skarbnik tutaj budżet mamy, myślę, przeanalizowany, a pani skarbnik to już w szczególności, chyba w taki sposób jak nigdy dotychczas, bowiem no takiej sytuacji, jeśli chodzi o wydatki bieżące tak trudnej, to niestety nie mieliśmy. I faktycznie my po prostu nie byliśmy w stanie zaplanować większej liczby wydatków bieżących. A to, o czym państwo wspomnieliście, czyli oświata, dofinansowanie do szpitala, czy powiedzmy inne koszty, które trzeba ponieść, chociażby nawet no, jakaś tam powiedzmy pula na utrzymanie dróg, to są wszystko wydatki bieżące. I my faktycznie w wydatkach bieżących mamy dużą trudność. O ile w wydatkach inwestycyjnych mamy względny komfort, to niestety w wydatkach bieżących mamy sytuację kłopotliwą. Tak więc tutaj ja bardzo dziękuję za wyrozumiałość, dziękuję za te konstruktywne podpowiedzi. Dziękuję za to, że państwo już o pewnych rzeczach mówicie i sygnalizujecie w kontekście tych zmian, które będą w odniesieniu do tego budżetu w przyszłym roku, bo to też pokazuje, że państwo analizujecie pewne rozwiązania, które no pewnie będą musiały być wdrożone i patrzycie z perspektywą na przyszłość i w taki odpowiedzialny sposób. To jest też, no można powiedzieć, budujące. Natomiast ja bardzo serdecznie za to dziękuję. Na pewno w ciągu roku myślę, że chciałbym, żeby to, co powiem, było takim powiedzmy pewnikiem, ale myślę, że użyję określenia, że myślę, że będziemy pozytywnie zaskoczeni, jeśli chodzi o nowe inwestycje w roku 2023, czyli te, które nie zostały jeszcze określone w tym projekcie budżetu. Tak więc mam taką nadzieję i tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby to był pewnik, ale myślę, że prawdopodobieństwo jest duże, że tak będzie. Patrzę się na pana Nadleśniczego, który też czyni starania, żeby nas wesprzeć jakimiś środkami tutaj. Tak więc no, to są te takie pewne prognozy i pozytywne jakieś tam działania, które być może uda się
że tak powiem, zrealizować tak, aby one znalazły faktyczne odzwierciedlenie w zadaniach realizowanych przez powiat niżański. Ja na koniec jeszcze powiem, a może nie, poproszę panią skarbnik, żeby pani skarbnik o tej relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących i o pewnych trudnościach powiedziała, bo to nie chodzi o to, żebyśmy gdzieś tam powiedzmy wzajemnie się straszyli, tylko żeby po prostu być świadomym, bo ja wiem, że no jest pewna, że tak powiem, skłonność i ta skłonność też jest jakaś tam poparta taką łatwością do takiego proponowania kolejnych zadań. I te zadania, które gdzieś tam powiedzmy są inwestycyjnymi, to jakoś będziemy sobie z nimi pewnie radzić, ale niestety będziemy mieć duże trudności, jeśli chodzi o wydatki bieżące. I tutaj prosiłbym panią skarbnik, żeby pani skarbnik też nam powiedziała o pewnych uwarunkowaniach, pewnych zagrożeniach, bo no ja też chociażby nawet no tutaj słyszałem o tej analizie w kontekście kosztów inflacyjnych i pokrycia tych kosztów inflacyjnych w kontekście wynagrodzeń. My też to mamy przeanalizowane, wiemy, jakie działania należy podjąć, ale też no, są pewne uwarunkowania, trudności. No i musieliśmy po prostu ten budżet po stronie wydatkowej skonstruować w taki sposób, a nie inny, bowiem te wydatki bieżące były dla nas trudne do spięcia. Pani skarbnik, bardzo proszę, uzupełnienie mojej wypowiedzi, dobrze? Szanowni Państwo, tak jak Pan Starosta powiedział, jeżeli chodzi o wydatki bieżące i zabezpieczenie wszystkich potrzeb na rok 2023, to było naprawdę wyzwanie, wyjątkowo trudny budżet, dlatego że mamy niestety, ale drugi, kolejny rok z rzędu zmniejszone dochody bieżące. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki bieżące, no to niestety, ale wskaźnik inflacji, drożyzna i zwiększone koszty realizacji usług publicznych. Do tego dochodzą nam przepisy, które też się zmieniają. Wzrasta minimalne wynagrodzenie, chociażby w zakresie pomocy społecznej na rodziny zastępcze zawodowe, chociażby w zakresie utrzymania osób w warsztatach terapii zajęciowej. Również wzrasta tutaj koszt uczestnictwa. Wzrastają nam koszty na następny rok, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg. Zabezpieczyliśmy kwotę o 150% większą. W poprzednich latach te wydatki bieżące były na poziomie 400 tysięcy złotych. Na następny rok zabezpieczyliśmy 1 000 000 złotych, ponieważ ten koszt obsługi za 1 godzinę wzrósł nam 3-krotnie. Do tego dochodzą nam jeszcze oczekiwania pracowników odnośnie podwyżek wynagrodzeń, dochodzi nam minimalne wynagrodzenie. To są te wszystkie wydatki, które musimy pokryć ze zmniejszonych dochodów. To powoduje, że spada nam drastycznie nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna to jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Ta nadwyżka spada nam 10-krotnie, bo z 20% do 2%. Kwota tej nadwyżki to 1 864 480 zł. Dla porównania w latach ubiegłych ona była na poziomie 13 milionów złotych. Ta nadwyżka odpowiada za poziom bezpieczeństwa finansów powiatu, bowiem z tej nadwyżki finansujemy spłatę zobowiązań. My nie mamy tych zobowiązań w postaci zaciągniętych kredytów, ale mamy planowane zobowiązania finansowe na kolejne lata, jak również ta nadwyżka odpowiada za możliwości rozwojowe powiatu. Stąd ona jest dla nas bardzo ważna. Jest niewielka, my tutaj liczymy, że w trakcie roku tą nadwyżkę uda się uzupełnić dodatkowymi dochodami, dlatego że taka optymalna nadwyżka, która jest dla nas, jest na poziomie 8-10%, stąd tutaj liczymy na to doraźne uzupełnienie dochodów w trakcie roku budżetowego. Ja się cieszę, bo udało się w ogóle wypracować tą nadwyżkę. Jest wiele samorządów, którym nie udało się tego zrobić. Mają deficyt operacyjny, czyli te wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Jeżeli chodzi o szpital w kontekście tej nadwyżki, tu
tutaj nie było możliwości ujęcia środków dla szpitala, dlatego że dla naszych jednostek, gdybyśmy chcieli zaspokoić wszystkie potrzeby, zabrakło nam około 3 milionów złotych, w tym 2 miliony skorygowane zostały, o 2 miliony skorygowane zostały budżety w szkołach, 1 milion złotych to są budżety w pozostałych jednostkach. Do tego jeszcze, gdybyśmy chcieli dodać pokrycie straty dla szpitala, które jest również dla nas wydatkiem bieżącym, to po prostu nie byłoby możliwości wygospodarowania jakiegokolwiek wskaźnika, jeżeli chodzi o płynność finansową powiatu na kolejne lata budżetowe. My oczywiście mamy na uwadze pomoc finansową dla szpitala, chociaż nie znalazła ona się w projekcie budżetu. Też między innymi nie znalazła się w projekcie budżetu, ponieważ w trakcie tego roku mieliśmy taką ustną uwagę Regionalnej Izby Obrachunkowej, że tak naprawdę na etapie projektu nie ma podstaw do zabezpieczania środków na pokrycie straty, bowiem to pokrycie straty wynika z bilansu i z zatwierdzenia bilansu dopiero w miesiącu czerwcu. Stąd dopiero później można w budżetach to pokrycie straty planować. W związku z tym na ten moment też z tego powodu to pokrycie straty w naszym budżecie się nie znalazło. Niemniej jednak w budżecie mamy zabezpieczone środki na poręczenie dla szpitala w kwocie blisko 1,5 miliona złotych. I tutaj mamy nadzieję, że te środki stopniowo będziemy w miarę możliwości uwalniać. Poza tym jest planowana reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na trudną sytuację w zakresie dochodów bieżących. W związku z tym mają być też takie indywidualne udziały w podatku od osób fizycznych w postaci dodatkowych dochodów dla jednostek. Na to liczymy, na wzmocnienie tego naszego budżetu po stronie dochodów bieżących i myślę, że tutaj z tych środków będziemy planować ewentualną pomoc dla szpitala. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, tak więc ja tak na podsumowanie tej dyskusji kilka słów również oczywiście pochwał dla tego budżetu, który został wypracowany. Tak jak tutaj padły słowa o tym, że jest ambitny. Ten budżet jest ambitny. Te wątpliwości w drobnych szczegółach można oczywiście je mieć, ale to tak jak pani skarbnik powiedziała, to nie bierze się znikąd. Są trudności bieżące. Sytuacja covidowa czy pokovidowa. Wojna na Ukrainie. Te trudności nie biorą się znikąd, ale mimo wszystko udaje się wypracować taki budżet. Myślę, że tego deficytu pewnie by nie było, jakby starosta czy zarząd nastawieni byli na trwanie, ale tak nie jest. Starosta nastawiony jest na działanie, na ciężką pracę i ta ciężka praca daje efekty w postaci tak dobrego budżetu. Tak więc gratuluję panie starosto tego budżetu i życzę udanej realizacji. Procedujemy dalej, sprawdzimy kworum, a następnie przegłosujemy projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżańskiego jednogłośnie 19 głosami za podjęła uchwałę nr 51 łamane przez 350 łamane przez 2022 w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023. I tutaj dopowiem, że tak jak gratulowałem projektu, gratuluję uchwalenia budżetu. Także gratulacje. I myślę, że chwila przerwy. Po wieloletniej prognozie.
po wieloletniej prognozie? Bardzo dobrze. Procedujemy dalej. Przechodzimy do punktu czwartego. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżeńskiego na lata 2023-2034. Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2023-2034. Projekt uchwały oraz wraz ze stosowną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w tej sprawie przedstawi skarbnik pani Maria Bednarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżeńskiego na lata 2023-2034. On jest autopoprawką zarządu powiatu. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, tutaj nie wydłużaliśmy okresu wieloletniej prognozy finansowej, rok 2034. To jest rok, do którego mamy ustalone poręczenie kredytu dla szpitala. Ponadto do tego roku udało się też zmieścić planowany do zaciągnięcia kredyt. Stąd ta wieloletnia prognoza finansowa pozostała nam na rok, do roku 2034. W paragrafie pierwszym uchwały mamy załącznik numer 1, to jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do uchwały budżetowej, jak również planowanie związane z zaciągnięciem kredytu. W paragrafie drugim natomiast zostały określone przedsięwzięcia. Jest to załącznik numer 2. W nim mamy kontynuację 4 zadań, które szczegółowo zostały opisane w tym załączniku. Ponadto wieloletnia prognoza uwzględnia szereg upoważnień dla zarządu powiatu. Są to między innymi upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu realizacji przedsięwzięć. I tutaj mamy kwotę na rok 2024 w wysokości 4 614 578 zł i 26 groszy. Są to również upoważnienia dla zarządu powiatu z przekazaniem dla kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. W tym są to umowy zawierane na czas nieokreślony, jak i na czas określony. Te określone mamy to upoważnienie na umowy na czas określony do kwoty 11 124 850 zł. Natomiast do przekazania kierownikom jest kwota 8 482 540 zł. Ponadto mamy upoważnienie dla zarządu do dokonywania zmian w zakresie limitu zobowiązań oraz kwot wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć, z tym, że tutaj jest warunek, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Do objaśnień wniesiona została autopoprawka zarządu, gdzie doprecyzowano rodzaj udzielonego poręczenia. Jest to w ustępie 2 wydatki bieżące, gdzie w tekście zapisano, że na rok 2023 zaplanowane wydatki dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu udzielonego poręczenia i kwota 465 647 zł. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 24 908 313 zł z 11-letnim terminem spłaty. To jest do roku 2034, z tym, że na pierwsze 2 lata spłaty z uwagi na duże obciążenie wydatkami przyjęto mniejsze raty kredytowe. Jeżeli chodzi o nasze wskaźniki z ustawy o finansach publicznych, one zostały opisane i spełniają wszystkie wymogi zawarte w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Do tej wieloletniej prognozy finansowej mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i to jest uchwała nr 7/12/2022 z dnia 2 grudnia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżeńskiego na lata 2023-2034. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach pan przewodniczący Mariusz Hadel i członkowie Piotr Świątek, Sabina Szałankiewicz po rozpoczęciu
rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu niżańskiego postanawia zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2023-2034 pozytywnie z uwagą. Ta uwaga dotyczy do określenia rodzaju poręczenia. To też miało miejsce przy uchwale budżetowej. Poza tym, jeżeli chodzi o pozostałe wielkości, one są zgodne z przyjętą uchwałą budżetową. Państwo też macie tę opinię. Myślę, że nie będę jej tutaj czytać. Dziękuję. Zanim przejdę dalej, prosiłbym o ciszę dyskusję, ewentualnie jakby można było, bo troszeczkę jest za głośno. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Administracji. Opinię przedstawi przewodniczący komisji, radny pan Andrzej Tofilski. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Zarządzam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Sprawdzimy kworum. Następnie przegłosujemy projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu niżańskiego na lata 2023-2034. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżańskiego jednogłośnie 19 głosami za podjęła uchwałę nr 51 łamane przez 351 łamane przez 2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu niżańskiego na lata 2023-2034. Punkt 5 porządku obrad to przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu niżańskiego na rok 2022. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały wraz z autopoprawką. Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawi skarbnik powiatu niżańskiego pani Maria Betnarz. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały z autopoprawkami zarządu powiatu. Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie powiatu niżańskiego na rok 2022. Obejmuje zmiany zarówno w dochodach, jak i w wydatkach. I tak, w paragrafie pierwszym uchwały w dochodach zmniejszenia mamy zmniejszenie o 183 tysiące złotych na opłacie za wyżywienie w internacie przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Stawka po przetargu spadła, stąd też mniejsze wpływy dla nas. 20 363 zł i 40 groszy, zmniejszenie dotacji celowej na program Rehabilitacja 25+, jest to rozliczenie projektu i zwrot środków. 12 364 zmniejszenie dotacji celowej za dzieci umieszczone w domu dziecka w Rudniku, powiat słupski, tutaj mniej dzieci, stąd i mniejsze dochody dla nas. Łączne dochody zmniejszenia to kwota 221 061 zł i 40 groszy. Jeżeli chodzi o dochody zwiększenia, to może takie najistotniejsze pozycje. Pomoc finansowa gmina i miasto Ulanów na zadanie inwestycyjne to jest budowa chodnika w miejscowości Kurzyna Średnia w ciągu drogi powiatowej nr 1044 Golce Kurzyna Średnia. Kwota pomocy 298 903 zł. Jest to 50% udział gminy w zadaniu. Otrzymaliśmy również dochody z grantu na projekt poprawa dostępności w powiecie niżańskim. Będzie to winda przy zespole szkół w Rudniku między innymi. Są to środki w formie zaliczki w wysokości 225 tysięcy złotych. Natomiast zadanie planowane jest do realizacji w roku następnym. 232 503 zł w takiej wysokości otrzymaliśmy rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Są to środki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Dodatkowe środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków mamy na projekt Europejskiej Mobilności Szansą na Sukces Zawodowy. Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 126 245 zł i 22 grosze. Jest to już płatność końcowa. Podobnie przy projekcie Szukając Domu, który jest realizowany przez Liceum w Nisku. Płatność końcowa 10 768 zł i 78 groszy.
Mamy również środki w wysokości 50 tysięcy złotych z gminy i miasta Rudnik na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Nisku. Jeżeli chodzi o pozostałe dochody, które zostały tutaj przedłożone, to są środki z tytułu realizowanych przez jednostki zadań. One są z tytułem odsetek bankowych, refaktur za media, czy też różnego rodzaju opłat, które zostały zweryfikowane już w związku z końcem roku po realizacji nałożonych zadań. Kwota dochodów zwiększenia to 1 734 531 zł. W wydatkach zmniejszenia również mamy już po realizacji zadań i przekazaniu odpowiednich środków na zadania zmniejszone dochody. Ja tutaj chciałam zwrócić uwagę na dwie pozycje. Mamy zmniejszenie na dwóch zadaniach inwestycyjnych w całości, ponieważ nie został ogłoszony nabór wniosków. W związku z tym do realizacji tych zadań nie przystąpiliśmy. To jest 400 tysięcy na opracowanie dokumentacji technicznej odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu niżańskiego. I drugie zadanie to jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ulicy Paderewskiego 4. Łączna kwota wydatków zmniejszenia to 1 191 648 zł. Natomiast w wydatkach zwiększenia mamy kwotę 42 tysiące złotych na zakup usług pozostałych. Są to środki zwiększone na zimowe utrzymanie dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych. 50 tysięcy kwota dotacji dla szpitala na zakup sprzętu. Środki pochodzą z gminy i miasta Rudnik. I 700 zł na umowy zlecenia dla dwóch trenerów na prowadzenie mieszkań chronionych. Środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Łącznie wydatki zwiększenia to 92 700 zł. W wyniku tych zmian zmniejsza nam się planowany deficyt budżetu oraz planowane przychody o kwotę 2 612 418 zł. i 48 groszy. I ten deficyt wynosi 16 567 734 zł. i 94 grosze. W paragrafie trzecim uchwały oczywiście odpowiednio zostały zweryfikowane planowane przychody budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Administracji. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Andrzej Tofilski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, opinia jest pozytywna. Dziękuję. Zarządzam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Sprawdzimy kworum. Przystąpimy do przegłosowania. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżańskiego jednogłośnie 19 głosami za podjęła uchwałę nr 51/352/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022. I zanim zrobimy przerwę, o głos prosi starosta, także bardzo proszę. Raz. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Pan przewodniczący tak szybko przeszedł do kolejnego punktu, a ja jeszcze w odniesieniu do punktów dotyczących uchwalenia budżetu powiatu niżańskiego i wieloletniej prognozy finansowej chciałem bardzo serdecznie podziękować w pierwszej kolejności państwu radnym za jednogłośne przyjęcie tego budżetu. Budżet, tak jak mówiliśmy, bardzo ambitny, wymagający, ale też z pewną perspektywą i bardzo cieszę się, że myślę, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy na tej sali, państwo radni, jesteśmy świadomi, jakie korzyści niesie ten budżet, ale też i jakie trudności i być może zagrożenia. Także bardzo dziękuję za tą taką odpowiedzialną postawę i za głosowanie za przyjęciem budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej. Chciałem jeszcze podziękować przede wszystkim pani skarbnik i całemu Wydziałowi Finansowemu za pracę nad budżetem. Pani skarbnik, wielkie słowa uznania, moja wdzięczność, myślę, że wdzięczność nas wszystkich, bo
naprawdę w tym roku opracowanie tego budżetu było zdecydowanie trudniejsze niż we wcześniejszych latach i faktycznie wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Pani skarbnik wielokrotnie podkreślała pewne aspekty, które no, rzutowały na te trudności z opracowaniem budżetu, ale pani skarbnik udało się, myślę, opracować taki budżet, który daje dużą nadzieję i szansę na rozwój w kolejnych latach, w roku 2023 i w kolejnych, bo patrzymy z perspektywą na przyszłość. Oczywiście podziękowania też dla Wydziału Finansowego, dla pani naczelnik i dla wszystkich innych naczelników i państwa kierowników, dyrektorów jednostek, bowiem no tak to jest, że to, co jest finalnie opracowywane, to jest w pierwszej kolejności przedstawiane przez państwa jako dyrektorów, kierowników jednostek, państwa naczelników. Bardzo dziękuję za tę pracę, za przygotowanie tych materiałów do budżetu, za wasze indywidualne zaangażowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście dziękuję i państwu radnym, i wójtom, burmistrzom, lokalnym liderom, sołtysom, osobom indywidualnym, które składały wnioski, bo na bazie tych wszystkich wniosków, waszych wskazań, oczekiwań, zgłaszanych potrzeb, ten budżet również był opracowywany, również to zostało uwzględnione. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do opracowania tego budżetu, bardzo serdecznie dziękuję. No i życzę nam wszystkim, aby ten budżet był budżetem, który będzie niósł kolejne obszary, wzmacniał kolejne obszary rozwoju powiatu niżańskiego. Dziękuję bardzo. I po tych słowach pana starosty ogłaszam 10 minut przerwy.
Proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Jest to przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały. Projekt uchwały przedstawi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pani Marta Ciosmak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z planowanym otworzeniem mieszkań chronionych treningowych, które mieszczą się w Ulanowie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, powiat niżański jest zobowiązany do uchwalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. Zasady są określone w projekcie uchwały, natomiast tabela odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jeżeli chodzi o dochód w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej, powiem od razu, że jest to tutaj brany pod uwagę dochód netto, czyli po podjęciu składek na ZUS czy innych opłatności czy podatków. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, do tego dochodu wliczane są świadczenia, oprócz świadczenia 500+, które jest wypłacane przez ZUS. Mieszkania te, tak jak powiedziałam wcześniej, są utworzone w Ulanowie. To jest ulica 11 listopada 5. Są tam dwa mieszkania chronione, jedno mieszkanie dla czterech osób i jest też jedno takie pomieszczenie socjalne mieszkanie dla trenerów bądź opiekuna mieszkania, bo tutaj ten trening taki można nazwać, że jest treningiem ciągłym, więc osoby w takich mieszkaniach przebywają także i w nocy, a więc z uwagi na to, że są to te mieszkania są dedykowane osobom podopiecznym SOSW w Rudniku, są to osoby z niepełnosprawnościami, a więc osoby, które wymagają takiej opieki też i nocnej, no z uwagi na stan zdrowia musi być tam ta opieka zapewniona 24 godziny. Z tym, że jeżeli osoby, rozpędziłam się 24 godziny, jeżeli osoby wychodzą na przykład na zajęcia, na warsztaty terapii zajęciowej, czy mają prowadzoną rehabilitację, to w tym momencie w tych mieszkaniach opiekunów nie ma. Także nie wiem, co tu jeszcze. No będą tam prowadzone treningi w zakresie samoobsługi, czyli osoby będą uczone przez trenerów, jak zachować się, nie wiem, pod prysznicem, czy w ogóle te zabiegi higieniczne jak prowadzić. Następnie mogą być też treningi odnośnie uspołeczniania, czyli jak zachować się w restauracji, w kinie, czyli nabywanie takich umiejętności społecznych, jak załatwić sprawy w urzędzie. Później takie treningi interpersonalne, czyli jak współpracować ze sobą, czyli te osoby, które tam będą umieszczone, jak współprowadzić te mieszkania, brać za nie odpowiedzialność. Także jeszcze w trakcie też będziemy patrzeć i obserwować te osoby, jakiej pracy jeszcze tam będą te osoby wymagały. Dziękuję.
Projekt uchwały opiniowały komisje, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Jan Kowal. Oraz budżetu i administracji. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Andrzej Tofilski. I mam zgłoszenie w dyskusji. Władysław Pracoń. Pytanie właściwie, ile docelowo będzie tych mieszkań w tym byłym internacie? Był ten i to jest tamte mieszkania nauczycielskie, tak? A w internacie co będzie? A ile tam planowane? Ile? Czyli to, co mówi pani dyrektor, to jest tam, gdzie mieszkał radny Wala, tak? Aha. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Sprawdzimy kworum, przystąpimy do przegłosowania uchwały. Pan starosta? Stwierdzam, że Rada Powiatu Inżeńskiego jednogłośnie 17 głosami za podjęła uchwałę nr 51/353/2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. Punkt 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Inżeńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały. Projekt uchwały przedstawi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pani Marta Ciosmak. Szanowni Państwo, co prawda na ostatniej Radzie mówiłam, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mamy rozliczone. I jeżeli chodzi o PCPR, rzeczywiście mamy tam już wszystko porozliczane. Natomiast zostały jeszcze środki z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy, a więc na rehabilitację zawodową. I tutaj pozostały środki na instrumenty lub usługi rynku pracy w kwocie 2248 zł. Środki te proponujemy przenieść na zadanie związane z dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ta kwota pozwoli nam na rozpatrzenie wniosku, który złożyła osoba na zaopatrzenie w aparat słuchowy i wkładek usznych. I akurat no tak szczęśliwie by się złożyło, że ten wniosek jeszcze by był w całości też rozpatrzony. Także wydaje mi się, że podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Jan Kowal. Dziękuję. Zarządzam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Sprawdzimy kworum. Przystąpimy do przegłosowania uchwały. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżeńskiego jednogłośnie 17 głosami za podjęłem uchwałę nr 51/354/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022. Przechodzimy do punktu 8. Porządku obrad. Jest to przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały. Projekt uchwały przedstawi naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem pani Jadwiga Maluga.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Powiatowego Zasobu Nieruchomości Gruntowych. Jest to 12 działek, które stanowią własność gminy Ulanów, a są zajęte pod drogi powiatowe numer 1039R Jarocin Ulanów oraz numer 1063R Ulanów Wólka Bielińska. Zarząd Powiatu Niżeńskiego zwrócił się z wnioskiem do burmistrza gminy i miasta Ulanów o nieodpłatne przekazanie w formie darowizny przedmiotowych nieruchomości, które są zajęte pod drogi powiatowe. Na ten wniosek Rada Miejska w Ulanowie 30 listopada tego roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżeńskiego. Przyjęcie darowizny pozwoli nam na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod te nasze drogi powiatowe oraz na realizację, jeżeli będziemy tam chcieli jakieś robić realizację planowanych inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały opiniowały Komisje Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Marian Hrabko. Dziękuję. I Komisja Budżetu i Administracji. Opinię przedstawi przewodniczący komisji radny pan Andrzej Tofilski. Również opinia jest pozytywna. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Sprawdzimy kworum. Przystąpimy do przegłosowania uchwały. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżeńskiego jednogłośnie 17 głosami za podjęła uchwałę nr 51 łamane przez 355 łamane przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. Punkt 9 jest to przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały. Wyjaśniam, że w dniu 23 listopada do przewodniczącego Rady Powiatu Niżeńskiego wpłynęło pismo od radnego Andrzeja Tofilskiego dotyczące rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu. W związku z tym faktem została przygotowana stosowna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania. Projekt uchwały opiniował Zarząd Powiatu Niżeńskiego w dniu 13 grudnia 2022 roku. Proszę starostę Niżeńskiego, pana Bednarza, o przedstawienie opinii zarządu. Zarząd Powiatu Niżeńskiego przyjął projekt uchwały i tym samym zaopiniował go pozytywnie. Dziękuję. Zarządzam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Sprawdzimy kworum. Przystąpimy do przegłosowania uchwały. Przepraszam, długo trwa, bo nie wyświetla mi się tutaj dzisiaj na ekranie głosowanie, ale już zdążyłem przeczytać, że Rada Powiatu Niżeńskiego jednogłośnie 16 głosami za przy jednym wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 51. Przepraszam, bo tutaj właśnie mam dzisiaj tutaj problem z wynikami. Poczekamy chwilę na wyjaśnienie sytuacji.
Tak. Tak więc Rada Powiatu Niżeńskiego jednogłośnie 16 głosami za, przy jednym wstrzymującym się, podjęło uchwałę nr 51 łamane przez 356 łamane przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Jest to przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżeńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżeńskiego. W dniu 23 listopada 2020 roku Andrzej Tofilski złożył na piśmie swój adres do prac członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżeńskiego. Wobec powyższego zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. W związku z tym faktem została przygotowana stosowna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt uchwały opiniował Zarząd Powiatu Niżeńskiego w dniu 13 grudnia 2022 roku. Proszę starostę o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zarząd Powiatu Niżeńskiego przyjął projekt uchwały na posiedzeniu Zarządu i tym samym zaopiniował go pozytywnie. Dziękuję. Zarządzam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Sprawdzimy kworum. Przystąpimy do przegłosowania uchwały. Pan jeszcze raz kworum potwierdzić. Pan jeszcze raz niech pan jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Niżeńskiego 16 głosami za, przy jednym wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr 51 łamane przez 357 łamane przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skargi, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżeńskiego. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Jest to zatwierdzenie planów pracy na 2023 rok Rady Powiatu Niżeńskiego, Komisji Rewizyjnej Powiatu Niżeńskiego oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżeńskiego. Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt planu pracy Powiatu Niżeńskiego na 2023 rok. Czy są uwagi do przedstawionego projektu planu pracy Rady Powiatu Niżeńskiego na 2023 rok? Nie widzę zgłoszeń. Sprawdzimy kworum. Następnie przegłosujemy zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Niżeńskiego na 2023 rok.
Stwierdzam, że Rada Powiatu Giżyńskiego jednogłośnie 17 głosami za zatwierdziła plan pracy Rady Powiatu Giżyńskiego na 2023 rok. Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Giżyńskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Giżyńskiego? Nie widzę. Sprawdzimy kworum, następnie przegłosujemy zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Giżyńskiego. Stwierdzam, że Rada Powiatu Giżyńskiego 15 głosami za zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Giżyńskiego na 2023 rok. Radni w materiałach na sesję otrzymali plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Giżyńskiego na 2023 rok. Czy są uwagi do przedłożonych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Giżyńskiego na 2023 rok? Nie widzę uwag, nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam, że plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Giżyńskiego zostały przyjęte. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Jest to informacja o kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Giżyńskiego w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nisku. Informacja o kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Giżyńskiego w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nisku przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny pan Tomasz Kozak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Przedstawię Państwu informację z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Giżyńskiego w dniu 27 października 2022 roku w poradni psychologicznej i pedagogicznej w Nisku. Tematem kontroli było kontrola działalności oraz wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Komisja pracowała w pełnym składzie. Informacji i wyjaśnień udzieliła dyrektor poradni pani Dorota Rabińska. Komisja dokonała analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Plan dochodów wynosił 23 265 zł. Wykonanie zamknęło się w kwocie 31 723 zł 35 groszy. To jest 136,35%. Natomiast plan wydatków wynosi 924 127 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 491 244 złotych 31 groszy. To jest 53,16%. Plan wydatków w rozdziale 85406 wyniósł 916 102 zł. Natomiast wykonanie to kwota 486 235 zł 56 groszy. Jest to 53,08%. Komisja stwierdziła, że wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest prawidłowe. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy. Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Podsumowując przebieg kontroli, komisja ocenia działalność oraz wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku w
poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nisku jako prawidłowe. Stwierdza, że dokumentacja prowadzona jest bardzo starannie i przejrzyście. Kontrolowana placówka posiada wystarczające środki na działalność i jej funkcjonowanie. Wnioski i zalecenia pokontrolne komisji. Wniosek do Zarządu Powiatu Niżańskiego o podjęcie pilnych działań mających na celu złożenie wniosku do RPO lub innych instytucji na sfinansowanie kosztów termomodernizacji budynków zajmowanego przez poradnię. Działania powyższe wymagają uzgodnień z marszałkiem województwa z uwagi na współwłasność budynku. 2. Ze względu na konieczną termomodernizację budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej potrzebny jest lokal zastępczy na czas remontu, który należy znaleźć w zasobach powiatu. Na tym czynności kontrolne zostały zakończone. Protokołował Łukasz Ludian. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Czy radni mają uwagi bądź pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Jest to sprawozdanie przewodniczącego zarządu o pracach zarządu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie o pracach zarządu powiatu w okresie od 50. sesji do chwili obecnej przedstawi przewodniczący zarządu, starosta, pan Robert Bednarz. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo, bardzo krótko, bo myślę, że tutaj nie upłynęło dużo czasu, dlatego tych informacji nie ma aż tak dużo, a z drugiej strony to nie chcę też jakoś tam, powiedzmy, przedłużać. No i oczywiście sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Niżańskiego za okres międzysesyjny zostanie państwu przedstawione. Szanowni państwo, od 26 listopada do 22 grudnia w wyżej wymienionym okresie Zarząd Powiatu Niżańskiego odbył 3 posiedzenia, na których zajmował się następującymi sprawami. Przyjął i przedyskutował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie, i to są te uchwały, które tutaj dzisiaj były przedmiotem porządku naszej sesji. Nie będę ich wymieniał, bowiem to zostało już zrealizowane. Ten porządek, który był podczas dzisiejszej sesji, również te punkty poszczególne były przedmiotem prac zarządu. Zarząd powiatu w okresie objętym informacją podjął 16 uchwał. Uchwały te były w części realizacją uchwał Rady Powiatu Niżańskiego oraz realizacją wynikającą z kompetencji zarządu. I oczywiście tutaj szczegółowo też te uchwały zostały opisane w tym sprawozdaniu, dlatego też pozwolę sobie na pominięcie tej informacji i nie omawianie jej tak szczegółowo, dlatego że do państwa radnych to sprawozdanie również trafi. Zgodnie z tą informacją odnośnie środków, które wpływają, chciałem też państwa radnych poinformować o środkach, które wpływają do budżetu powiatu niżańskiego, a na które zarząd otrzymał upoważnienie, aby je wprowadzać. I tak dwie kwoty zarząd powiatu niżańskiego wprowadził do budżetu dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku środki w wysokości 52 349 zł w miesiącu listopadzie. To jest z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. No i jeszcze druga kwota. Zarząd powiatu wprowadził do budżetu dla PCPR środki w wysokości 740 zł 19 groszy w miesiącu listopadzie na realizację zadań związanych z działaniami, zadaniami podejmowanymi przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Szanowni państwo, w tym czasie ogłoszone zostały przetargi
Chcę powiedzieć o trzech przetargach. Po pierwsze to przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ulicy Plac Wolności 15 w celu nadania nowych funkcji użytkowych. Termin otwarcia 27 grudzień 2022. To jest ten obiekt po byłym areszcie. Drugi to rozbudowa drogi powiatowej numer 1052R, ulica Tysiąclecia oraz drogi powiatowej 1054R, ulica Kolejowa w miejscowości Nisko. Mogę powiedzieć, wprawdzie jeszcze procedura trwa, natomiast niestety żadna oferta w pierwszym terminie na opracowanie dokumentacji projektowej na te dwie ulice nie wpłynęła. Bodajże wczoraj ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji. Nie wiem, czy krótki czas, czy stopień trudności większy, czy może jakieś obawy w kontekście relacji społecznych. No, będziemy teraz, myślę, że intensywniej pracować z potencjalnymi projektowcami, osobami, które projektują, żeby być może zachęcić do złożenia oferty, być może rozwiać jakieś wątpliwości, tak aby ta oferta wpłynęła na realizację tej dokumentacji. No i oczywiście tutaj też przetarg na poprawę dostępności w powiecie niżańskim i tu jest to w trakcie badania i oceny ofert. Dotyczy to eliminowania barier, a w tym przypadku jest to budowa windy w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem. Ponadto jako pełniący funkcję starosty i przewodniczącego zarządu uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, między innymi w konwencie powiatów województwa podkarpackiego, gdzie dyskutowaliśmy o sytuacji szpitali, w konferencji pod nazwą Województwo Podkarpackie w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego, w debacie pod tytułem Podkarpackie rozmowy, jaka jest przyszłość powiatu niżańskiego, która odbyła się przy auli w liceum ogólnokształcącym. Uczestniczyłem również w gali biznesu Podkarpackie Nagrody Gospodarcze. Chcę powiedzieć tutaj, dwie firmy z terenu powiatu niżańskiego zostało wyróżnione właśnie taką Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą. Dalej uczestniczyłem w gali, podczas której rozdane zostały podkarpackie certyfikaty edukacyjne, w tym również dla powiatu niżańskiego taki certyfikat za podnoszenie kompetencji i nabywanie nowych kwalifikacji przez naszych nauczycieli. Tutaj zostaliśmy też zauważeni przez Podkarpackie Centrum Nauczycieli. Uczestniczyłem również w uroczystej inauguracji otwarcia Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce. Oczywiście też w różnych innych wydarzeniach, spotkaniach, między innymi z panami ministrami, z samorządowcami, z osobami, które no, są ważne w kontekście realizacji wspólnych zadań na rzecz powiatu niżańskiego. Oczywiście i na koniec też chciałem powiedzieć parę słów o takim ciekawym wydarzeniu, a mianowicie o forum Razem Bezpieczniej, które odbyło się 19 grudnia w Niżańskim Centrum Kultury. Było to podsumowanie realizowanego przez powiat niżański projektu i tutaj też będziemy chcieli na, może nie na kolejną sesję, ale na pierwszą po nowym roku. Chcielibyśmy też takie materiały dla Państwa radnych przekazać właśnie w kontekście takiego pokazania, jak fajne efekty mogą być osiągane dzięki realizacji takim projektom. To tak bardzo pokrótce. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. Są to wolne wnioski i informacje. Również nie widzę zgłoszeń. Tak więc proszę o chwilkę jeszcze uwagi.
Szanowni Państwo, przeszedłem do mównicy, bo czas jest tak wzniosły, że tylko w tym miejscu wypada się zwrócić do Was, do nas, do Was wszystkich. A więc Boże Narodzenie to czas, w którym świat, w którym oczekiwane jest przyjście Mesjasza. Narodziny Jezusa były o czymś wyjątkowym w Starym Świecie i niezwykłym. I życzę, aby Wam, Was i nas Gwiazda Betlejemska swoimi uczniami tak pokierowała, abyśmy to po raz kolejny, ale na nowo przeżywali ten czas pełnym radości i pokoju. I w imieniu własnym, jak również Prezydium Rady, życzę Państwu, aby narodzone Boże Dziecię obdarzało Was i Wasze rodziny łaskami i błogosławiło Wam. Żeby dopełnić tej atmosfery, życzę Wam śpiewu kolęd, bo dekoracje świąteczne tego nie załatwią, a kolędy wprowadzą nas w nastrój odpowiedni do sytuacji, w jakich będziemy przeżywać nasze kolejne Boże Narodzenie. Na Nowy Rok życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów. Wszystkiego najlepszego. Mam zgłoszenie. Władysław Pracoń. Ja bardziej w sprawach przyziemnych niż to, co Pan Przewodniczący. Panie Starosto, ostatni atak zimy pokazał, że troszkę jesteśmy nieprzygotowani do tej zimy. Bo na drogach krajowych, które przyjął powiat, ta sytuacja była nieakceptowalna, która się wydarzyła. Te drogi były prawie nieprzyjazne. Dobrze, że jest Pan Dyrektor. O ile drogi krajowe w drugim standardzie odciężały, a przeskok na piąty, szósty standard to chyba za bardzo ten szok dla tych mieszkańców był. Ja rozumiem, jeden standard, dwa niżej, ale to tak jest. Jeśli moja jest prośba taka, jeśli wykonawca sobie nie radzi, bo ma mało sprzętu, dużo dróg, to może środkami powiatu, bo powiat dysponuje pewnym sprzętem, te drogi strategiczne pomóc, bo to nie ma się co oszukiwać. Ludzie byli przyzwyczajeni cały czas do jakiegoś określonego standardu przez miasto. Czy jedną się zostaje woli, czy drugie to przez Racowicę, Wolina. A tu nagle taki szok, który jest... Gorzej były odświeżone jak drogi gminne, bo mogę powiedzieć tak. A to chyba nie jest dobra wizytówka i tyle. Naprawdę mam prośbę, żeby przy następnych tych opadach czy wcześniej, żeby pługi wyjechały, zanim ten śnieg zostanie zajeżdżony, bo ja rozumiem, że jak za późno wyjechał, śnieg został zajeżdżony i on lekkim pługiem nie był w stanie już cudów zrobić. To ten standard jako był poprawiony przy następnym. Dziękuję. Radna pani Niewińska. Tak jest. Ja też mam jeszcze niestety uwagę, jakoś przespałam wcześniej przed życzeniami. Odnośnie zimowego utrzymania dróg i jeszcze jedna dotycząca naszej inwestycji Krzeszów-Harasiuki, drogi powiatowej, bo zacznę od tego, są słuchy, nie wiem, może pan starosta to zdementuje, że termin realizacji, oddania inwestycji jest przesunięty tak na późną wiosnę, słyszałam o kwietniu. Czy to prawda, czy nie, czy jednak będzie to wcześniej? Bardzo bym prosiła. I druga uwaga także dotycząca tej drogi. Może wiemy, że droga jest inwestorowi przekazana, ale też może pan inspektor tutaj zareaguje. Bardzo niebezpieczna sytuacja tam występowała. Wiem, że to jest w tej chwili się samo rozwiązało poprzez roztopy śniegu, ale nieodśnieżona potencjalna ścieżka rowerowa, bo jeszcze niedokończona, jest tam duży spadek pomiędzy jezdnią a ścieżką miejscami i te samochody grzęzły wręcz na tej ścieżce. Jak ktoś nie wiedział, spadały, zakopywały się. Jeżeli śnieg jeszcze będziemy mieli szczęście spadnie, to prosiłabym zwrócić na to uwagę, żeby ta ścieżka jednak była odśnieżana, przynajmniej do momentu, do którego nie zostanie zrobiona. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Pan starosta?
Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, w pierwszej kolejności odpowiadając na te pytania, sugestie, następnie kilka informacji i na koniec no też chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jeśli chodzi o te uwagi, które Państwo tutaj wyartykułowaliście w odniesieniu do zimowego utrzymania dróg, to ja mam podobne spostrzeżenia, bo my faktycznie rozmawialiśmy o wyższym standardzie i ten standard, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie drogi dawnej krajowej 77, a obecnie powiatowej na tych odcinkach, on faktycznie był, delikatnie mówiąc, niezadowalający. Czemu się tak stało? Pewnie dlatego, że te nasze doświadczenia z odśnieżaniem dróg są inne niż na drogach krajowych, a oczekiwanie jest takie, aby co najmniej ten odcinek był utrzymany tak jak droga krajowa. Żeby utrzymać ten odcinek w takim standardzie, tak jak droga krajowa, czyli przy takiej intensywnej ilości opadów śniegu, to trzeba by było, że tak powiem, zapewnić ciągłość odśnieżania, takiego można powiedzieć na bieżąco, plus do tego zmienić mieszankę, a dokładnie pewnie sypać samą solą. No tu pewne wnioski zostaną wyciągnięte, natomiast no chcę też uprzedzić Państwa o konsekwencjach tych wniosków, bo o ile faktycznie ja też mam taką świadomość, że to jest główny ciąg i ten ciąg musi być utrzymany w lepsza ta nawierzchnia musi być, lepszej jakości, a tym bardziej, że no jest też styk dwóch powiatów i za chwilę gdzieś tam dojeżdżając do powiatu widzi się tą różnicę, także tę świadomość mamy, tylko że Szanowni Państwo, no my też musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Jeżeli jest taka akceptacja, no to w tym kierunku pójdziemy. Natomiast no to zimowe utrzymanie, jeżeli by były, że tak powiem, sytuacje atmosferyczne i zima właśnie wyglądała tak jak przez te ostatnie półtora tygodnia, no to trzeba się liczyć z tym, że zimowe utrzymanie tej drogi będzie nie, powiedzmy, nie wiem, 30-50 tysięcy, tylko 200-300. To jest tego typu koszt, który my będziemy musieli ponieść. Na pewno będziemy w większym stopniu wykorzystywać tutaj nasz sprzęt, żeby jeszcze dodatkowo wesprzeć wykonawcę. Może nawet też i z dwóch względów, bo tutaj no i wiadomo, że wykonawcy w ofertach kwoty, które nam zaproponowali, no to zaproponowali nam, można powiedzieć, horrendalne kwoty. Dlatego też będziemy wykorzystywać nasz sprzęt, no i tutaj na pewno będziemy to chcieli poprawić. Zdecydowanie poprawić. Nie wiem, czy będzie taki standard jak na drogach krajowych, bo do tej pory tak było. No droga przez Nisko była czarna, była utrzymana w takim standardzie, dlatego że to była droga krajowa. Trochę też i pewnie my się od takich zim odzwyczailiśmy, ale no niestety sytuacja, a w szczególności oczekiwania społeczne są takie, żeby no ten standard był dużo wyższy. My mamy, Szanowni Państwo, drogi utrzymane co do zasady w czwartym standardzie. Na Nisku jest, na większości dróg jest trzeci standard, natomiast no drogi krajowe czy drogi ekspresowe są utrzymane w pierwszym standardzie, to tam sypią i jeżdżą co chwilę i sypią praktycznie samą sól, tak więc no zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda. Nasza mieszanka po prostu, myślę, że to chyba pan dyrektor też potwierdzi, no po prostu sobie nie poradziła, żeby akurat doprowadzić do takiej sytuacji, pomimo że ona była wzmocniona, bo też w drugiej części już to było 50 na 50, takie przynajmniej mam informacje od pana dyrektora. To jest jedna informacja, ale zgadzam się w 100% i no zresztą sam też jeżdżę tą drogą i na pewno nie jest to przyjemne. Pani Gosia Sztaba mówi, że się nawet na mnie obraziła, ale już chyba jej przeszło. Ale no podobne doświadczenia mamy właśnie, że no ten odcinek drogi był odcinkiem, zresztą mieszkańcy też się skarżyli, zgłaszali to. Na pewno trzeba podjąć działania, żeby tutaj... No pewnie przy większym zaangażowaniu środków finansowych jakość tej usługi, tego utrzymania tej drogi poprawić. To co do tego na pewno pełna zgoda. Jeśli chodzi o
inne drogi, no to szanowni państwo, no, nas nie stać na to, żeby wszystkie inne drogi utrzymywać w takim standardzie, że drogi będą czarne. To mówię wprost, no nie będzie takiej sytuacji, że będziemy mieć czarne drogi, takie jak gdzieś tam powiedzmy zjeżdżając z drogi krajowej czy zjeżdżając z drogi ekspresowej jest przekonanie, że następna droga, na którą się wjedzie, no będzie taka sama. No raczej nie będzie. Co do zasady będzie dobrze utrzymana, będzie odśnieżona, będzie przejezdna, natomiast pewnie nie będzie tej czarnej nawierzchni, jeżeli będą tak intensywne opady śniegu, jak były do tej pory. No i oczywiście będziemy tutaj starać się, żeby eliminować te takie sytuacje, gdzie występuje duża śliskość. To na pewno trzeba tego unikać. Jeżeli błoto takie pośniegowe i jeżeli będzie sytuacja, że faktycznie to jesteśmy już po rozmowie z panem dyrektorem, ja zresztą na kilka takich odcinków drogi, gdzie sam osobiście byłem i zauważyłem, że jest taka możliwość, żeby już to błoto pośniegowe ściągać, no to wiem, że samochody są już puszczone. Także to 300 km dróg, nie da się tego zrobić w ciągu jednego, dwóch dni, no niestety. Dalej, jeśli chodzi o inne kwestie, ale oczywiście, szanowni państwo, my musimy mieć też taką świadomość i taką świadomość mamy. Oczekiwania w kontekście utrzymania dróg są zdecydowanie wyższe niż to, co my mamy w naszych standardach. To my musimy tego mieć świadomość, ale też i musimy mieć świadomość, że podniesienie utrzymania dróg nawet o jeden standard to jest kilkaset tysięcy złotych. To taką pulę środków trzeba by było w budżecie wygospodarować. Zresztą widzicie państwo, my zaplanowaliśmy na zimowe utrzymanie kwotę 1 000 000 zł. Nie mówię tutaj o tym, co zarząd dróg jeszcze wykonuje, bo przecież zarząd dróg też wykonuje pewne prace. Ale słuchajcie, takie są oczekiwania tego, mieszkańcy od nas oczekują. Musimy się starać, żeby ta jakość dróg była jak najlepsza i myślę, że to będziemy czynić. Są pewne doświadczenia, trzeba z tych doświadczeń bieżących wyciągnąć wnioski i sytuację zdecydowanie poprawić. To tyle w temacie. Jeśli chodzi o tę inwestycję, to pewnie gdzieś tam firma by chciała, żeby to gdzieś tam powiedzmy na wiosnę, ale nie, to tutaj faktycznie potwierdzam, jest przesunięcie terminu odbioru drogi, ale to jest okres, myślę, miesiąca, półtora maksymalnie. My nie możemy sobie na dłużej pozwolić, mamy zobowiązania w kontekście rozliczeń programu, mamy zobowiązania wynikające z terminów, które są określone w umowach, nie tylko tych umowach, które my zawarliśmy, czy w umowie, którą zawarliśmy z wykonawcą, ale też w umowach, które zawarliśmy z podmiotami, które nas w tym temacie dotują, jeśli chodzi o realizację tego zadania. I myślę, że faktycznie te 2 tygodnie brakło, bo stopień realizacji zadania, dzisiaj jestem po rozmowie z wykonawcą, 94% realizacja zadania. Na całym odcinku jest położona całkowita nawierzchnia, jeśli chodzi o drogę, czyli już jest droga wykonana. Około 50% wykonanej ścieżki, jeśli chodzi o nawierzchnię asfaltową. Wiem, że firma też pracuje i mają wykonywać, bo już przystąpili do usunęli śnieg i już przystąpili do kontynuacji tego zadania, tak więc na dalszym odcinku ścieżki będzie kładziona też nawierzchnia. Zostaną zjazdy, zostaną powiedzmy dokończenie kopania tych rowów, które tam są niewykopane jeszcze, które trzeba gdzieś tam powiedzmy odtworzyć. No i pewnie malowanie. Z informacji, które mam od firmy, wiem, że firma chce się wstrzelić, mówiąc kolokwialnie, w takie okno pogodowe, żeby malowanie tych pasów czy linii, żeby było w takim okresie, gdzie będzie to możliwe do wykonania i nie będzie budziło po pierwsze wątpliwości, a po drugie nie będzie wymagało jakichś tam takich działań naprawczych, bo jeżeli faktycznie będą temperatury ujemne, pewnie nie będzie to możliwe. Natomiast z informacji takich długoterminowych wynika, że ta pogoda trochę ma być taka na plusie, tak więc firma jest przygotowana na sytuację, że
w miesiącu styczniu. To zadanie będą musieli zrobić maksymalnie do połowy lutego. To jest takie już założenie ostateczne, bowiem my nie możemy sobie na dłuższy okres realizacji tego zadania pozwolić ze względu na rozliczenie środków finansowych. Jeśli chodzi o inne tematy, bo rozumiem, że tutaj w tych kwestiach to już przedstawiłem. Jeśli chodzi o inne tematy, szanowni państwo, dla państwa są oczywiście te choineczki z piernika wykonane przez podopiecznych i nauczycieli, opiekunów w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Rybniku nad Sanem, a dokładnie w szkole przysposabiającej do pracy. Proszę sobie zabrać z najlepszymi życzeniami również od młodzieży, od pracowników specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Dalej, oczywiście są kalendarze trójdzielne, takie na ścianę, planszowe i książkowe. Też dla państwa proszę sobie te kalendarze zabrać, niech służą. Oczywiście są też takie karteczki z życzeniami. Ja do tych karteczek z życzeniami za chwilę też przejdę. Natomiast chciałem państwu zasygnalizować, iż 29, to tutaj już z panem przewodniczącym też rozmawialiśmy, prawdopodobnie będzie potrzebna jeszcze jedna sesja. No jest tych tematów takich trudnych i one, że tak powiem, no trwają do samego końca. Dlatego prawdopodobnie taka krótka sesja Rady Powiatu 29 i pewnie będzie to gdzieś około godziny 13-12.30. I o godzinie 13.30 zapraszam państwa w imieniu własnym, w imieniu pana przewodniczącego, zapraszam na spotkanie opłatkowe z radnymi Rady Powiatu Niżeńskiego. Na to spotkanie opłatkowo-noworoczne zaproszenia zostały skierowane również do wójtów, burmistrzów, przedstawicieli służb, inspekcji, dyrektorów, samorządowców, posłów, tak więc tutaj myślę, że takie wspólne i podsumowanie roku, ale też i bycie z sobą, złożenie sobie życzeń, w szczególności no w tym momencie już tych takich noworocznych, to będzie czymś bardzo wartościowym. Dlatego wszystkich państwa bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszam. I na koniec, jeżeli nie ma już żadnych pytań, a jeżeli będą, to już też oczywiście można, ale indywidualnie też jestem dostępny. Tutaj po sesji można zapytać o to czy o tamto, jeżeli coś państwa nurtuje. Chciałem też państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, to czas, kiedy czekamy na Bożą Dziecinę, która przychodzi, przynosi nam radość, nadzieję, przynosi nam miłość i na pewno jest to czas wyjątkowy, czas wypełniony taką wzajemną życzliwością, miłością i życzę, aby faktycznie ten czas był takim czasem odpoczynku, czasem wytchnienia, czasem spotkań w gronie rodzinnym, przy wigilijnym stole, przy śpiewie kolęd, przy zapachu świerkowej choinki. Życzę, aby był to czas taki, kiedy będzie można też się spotkać z bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi, a przede wszystkim życzę, aby to był czas, który będzie czasem bezpiecznym i upłynie państwu w zdrowiu. Życzenia noworoczne będę składał, mam nadzieję, na tym spotkaniu w dniu 29 grudnia. Wszystkim państwa rodzinom, bliskim, znajomym życzę zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wzajemnie. Dziękujemy. Nie widzę więcej zgłoszeń. Wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 51. sesji Rady Powiatu Niżeńskiego. Dziękuję. Miłego popołudnia życzę.